czarownice, czarna magia, demony, duchy, kto o nich nie słyszał? Na pewno każdy w takiej czy innej formie. Opowieści ludowe nie tylko fascynują niesamowitymi stworami jak licho czy diabły w najróżniejszych postaciach. Istoty, które są między nami na co dzień, a o których nie mamy pojęcia, są prawdziwe. Tak jak tajemnicze i nie mniej złowieszcze znachorki, funkcjonujące również pod nazwą Szeptuch. Dopiero teraz mam odwagę to opowiedzieć i szczerze mówiąc nie wiem, gdzie indziej mógłbym to zamieścić jak nie tu. Kilka dni temu wybrałem się na samotną wyprawę poza swoje miasteczko. Środek parnego lata, na ulicach pustki. Miał to być zwykły kilkugodzinny wypad. Znudziłem się już wszystkim, co miałem, więc czemu nie? Krążyłem po opustoszałej okolicy kilka godzin, ale nie znalazłem nic godnego uwagi. Gdy powoli zaczęło się ściemniać, postanowiłem wracać do domu. Kiedy jednak coś tę uwagę przykuło. Była to stereotypowa wieś pełna drewnianych, pokrytych strzechą domków. Zdawałoby się, że czas tutaj całkowicie się zatrzymał, jakieś kilka dekad temu. Gdy zacząłem iść między domami wąską, nieasfaltowaną uliczką, poczułem niepokój. Nie wiedziałem, czy to tylko efekt pochmurnego nieba i chłodnego powiewu wiatru, ale ciarki przebiegły mi po plecach jak kolonia spłoszonych mrówek. Wioska była niewielkich rozmiarów. Obszedłem ją w ciągu 15 minut. Nie było w niej kościoła, w przeciwieństwie do innych polskich wsi. Wracając do lasu, z którego przyszedłem, po raz kolejny zerknąłem na tablicę informacyjną. W końcu zdecydowałem się do niej podejść, przeczytać zawarte na niej informacje. W mniejszych miejscowościach z reguły na takich tablicach jest historia miasta albo konkretnego regionu, w którym tablica się znajduje. To, co miałem przed oczami, było bardziej wytłumaczeniem, dlaczego nie było tutaj kościoła. Jakby to była pierwsza rzecz, jaka bulwersowała przybyszy. Dowiedziałem się, że mimo że przez lata niektóre rodziny przyjęły chrześcijaństwo, nadal z jakiegoś powodu wolały zachować swoją wiarę dla siebie i ostatecznie nie wybudowano żadnego wspólnego miejsca na modlitwy. Gdy zacząłem się zastanawiać nad powodem, w dolnym prawym rogu tablicy dostrzegłem dopisane ręcznie słowo. Szeptuchy. Mruknąłem na głos i rozejrzałem się, tknięty nagle nieprzyjemnym uczuciem. Jakby ktoś mnie obserwował. Szeptuchy. Teraz wiem o nich wszystko. Tak jak demony słowiańskie, szeptuchy również mają swoje miejsce w folklorze. Krótko mówiąc, były to pradawne uzdrowicielki, znachorki, które leczyły mieszkańców wioski tajemniczymi metodami. Niektórzy twierdzili, że stosowały czarną magię, co w praktykach pogańskich nie było wcale takie dziwne. W każdym razie ich praktyki opierały się na ziołolecznictwie i pogańskich rytuałach. Były skuteczne, więc nikt się nie czepiał. Jednak pewnego dnia zostały oskarżone o czarnoksięstwo, kiedy jedna ze wsi została zaatakowana przez zarazę, na którą zaczęli umierać pacjenci szeptuch. Wtedy rozpoczęto masowe polowania na czarownice. Wkrótce wybito wszystkie znachorki znajdujące się w wioskach, a mieszkańcy mogli w końcu spać spokojnie. Do czasu. W swojej praktyce szeptuchy korzystały przede wszystkim z ognia. Dlatego, gdy wchodziło się do ich domów, wszędzie były świece. Nawet gdy weszły do użytku lampy naftowe. Dlatego też zaczęto im przypisywać magiczne zdolności. Według szeptuch ogień miał dwie funkcje – oświetlenia i amuletu odstraszającego demony. Gdy podczas rytuału leczniczego któraś ze świec zgasła,
Należało natychmiast go przerwać i oczyścić pomieszczenie ze złych mocy, ponieważ oznaczało to, że zdmuchnął ją mściwy duch. W związku z tym świece we wsiach zawsze są kojarzone z szeptuchami. Teraz mamy elektryczność, więc nie ma problemu. Ale gdy szeptuchy zostały wymordowane, świece w wielu miejscach zostały zakazane. Dlaczego? Dopóki szeptuchy żyły, świece były dla nich ochroną przed złem. Jednak po ich śmierci jakby wszystko się odwróciło. Zaczęto znajdować coraz więcej ciał, przy których stała częściowo wypalona świeca. Same ofiary miały wypalone oczy, a z pustych oczodołów wypływał zaschnięty już wosk. Nikt nigdy nie poznał prawdziwej przyczyny śmierci tych nieszczęśników. Odszedłem od tablicy informacyjnej i chciałem już wrócić, kiedy dostrzegłem jakąś przygarbioną postać po drugiej stronie głównej ścieżki. Postacią była starsza kobieta, ubrana w sweter, długą spódnicę, a na ramiona miała narzuconą chustę. Mógłbym przysiąc, że poruszała ustami, ale była zbyt daleko, żebym mógł usłyszeć, co mówiła. Nie zdziwiłbym się, gdyby rzucała na mnie jakąś klątwę. Zaśmiałem się pod nosem, po czym zmroziło mnie, gdy uderzył mnie sens mojego żartu. Wróciłem wzrokiem na staruszkę, ale nie było po niej śladu. To tylko bardziej przekonało mnie, żeby opuścić to z pozoru opustoszałe miejsce. Zanim jednak dotarłem do ostatniej posiadłości we wsi, słońce całkowicie zaszło i otoczył mnie mrok. Zamarłem, spętany nagłym strachem. Zanim oprzytomniałem i sięgnąłem po latarkę w telefonie, usłyszałem za sobą cichy brzdęk i odwróciłem się, stając z kimś twarzą w twarz. Krzyknąłem i cofnąłem się, zachowując jednak równowagę. Stojący przede mną osobnik zapalił świecę na drewnianym świeczniku i zbliżył się do mnie, przyglądając mi się z niesmakiem. To była ta sama staruszka, którą widziałem przed chwilą po drugiej stronie ścieżki. Chodź ze mną, powiedziała ochrypłym głosem i odwróciła się, zmierzając w głąb wioski. Czy miałem wybór? Oczywiście, że tak. I każdy myślący człowiek wybrałby opuszczenie wsi, a nie podążenie za tajemniczą nieznajomą jak ja. Można powiedzieć, że nogi same mnie za nią poniosły. Z jednej strony bałem się, ale z drugiej chyba bardziej przerażało mnie błądzenie w ciemnym lesie kilkanaście kilometrów od mojego domu. Wolałem przenocować w wiosce i opuścić to miejsce wraz ze wschodem słońca. Kobieta zaprosiła mnie do jednego ze skromnych domostw. Nie posiadało instalacji elektrycznej, ale kobiecie najwyraźniej to nie przeszkadzało. Chwyciła pudełko zapałek leżące na stole i zapaliła kilkanaście świec, znajdujących się w kuchni i najbliższych pomieszczeniach. Gdy miałem zapytać, czy mieszka sama, usłyszałem kroki na schodach i po chwili pojawił się na nich starszy mężczyzna w piżamie. Pewnie mąż, pomyślałem i usiadłem przy stole, tak jak nakazano mi ruchem ręki. Myślałem, że wieś jest wyludniona, powiedziałem bezmyślnie. Staruszka nie odpowiedziała od razu, stojąc przy kuchni. Gdy jednak usłyszała mój komentarz, jej ruchy stały się powolniejsze, jakby zastanawiała się nad doborem odpowiednich słów. Wszyscy młodzi wyjechali do miast. Jedz, póki ciepłe. Kobieta postawiła przede mną talerz z zupą pomidorową. Gdzieś za plecami usłyszałem posuwiste kroki, zapewne jej męża, które ucichły za drzwiami wyjściowymi.
Gdzie poszedł pani mąż? Zapytałem, próbując zupę. O dziwo, była pyszna. Tym razem nie dostałem odpowiedzi, a po otrzymaniu drugiego dania w postaci naleśników stwierdziłem, że wcale mnie nie obchodził jej mąż. Ważne, że naleśniki były niebem w gębie. Pokój na poddaszu jest wolny. Dobrej nocy. Kobieta wskazała na schody. Ledwo stanąłem na pierwszym schodku, gdy usłyszałem za plecami dodatkowy szept. Nie włócz się po domu ani wsi po nocy. Jest zbyt ciemno. Po tych słowach kobieta udała się do pomieszczenia obok kominka, zamykając za sobą skrzypiące drzwi. Trochę mnie to zdziwiło i nie mniej zaniepokoiło, ale byłem tak najedzony i zmęczony, że myśli skierowałem na wygodne łóżko czekające na mnie na poddaszu. Sen miałem dość spokojny, chociaż cały czas mi się zdawało, że nie byłem na poddaszu sam. Gdy obudziłem się w środku nocy, przekręcając się na plecy, utkwiłem wzrok w oknie nade mną, na którym sporadycznie pojawiały się krople deszczu oraz liście klonu górującego nad domem. Powoli ponownie morzył mnie sen, gdy w pewnym momencie pojawił się nade mną cień i zmusił do otwarcia oczu. Ciemna postać leżąca na oknie wlepiała we mnie przekrwione oczy, po czym uniosła pięść, jakby chciała zbić szybę. Krzyknąłem i skoczyłem do ściany, zaciskając powieki. Nie słysząc żadnego dźwięku poza szumem wiatru i deszczu, wziąłem głęboki wdech i spojrzałem w górę. Postaci nie było. Uznałem to za wytwór swojej wyobraźni i spuściłem wzrok, chcąc wrócić spać. Lecz znalazłem się twarzą w twarz z tą postacią. Wciągnąłem gwałtownie powietrze, budząc się z koszmaru. Leżałem w bezruchu kilka sekund, czekając, aż dotrze do mnie, że to był tylko zły sen. Po ciemności za oknem uznałem, że do świtu było jeszcze trochę czasu. To nie był pierwszy raz, gdy coś takiego mnie spotykało. Koszmar pierwszej nocy w obcym miejscu. Dlatego też zbytnio się nim nie przejąłem. Wyskoczyłem z łóżka, czując nagłe pragnienie, po czym zszedłem do kuchni po szklankę wody. Starszej pary nie zastałem ani w kuchni, ani w skromnym salonie obok. Wyszedłem na werandę znajdującą się przed drzwiami wejściowymi, ale tam również ich nie zobaczyłem. Straciwszy chęć na powrót do krainy snów, wybrałem się na orzeźwiający nocny spacer. Uliczki wioski były puste, tak jak wcześniej. Nie wiem, czego się spodziewałem. Skoro za dnia nikogo poza tym małżeństwem nie spotkałem, tym bardziej w nocy nie zobaczę żywej duszy. Domy wydawały się być zamieszkane. Widziałem to po rozwieszonym praniu na podwórkach czy słabych światłach pochodzących od świec i cieniach poruszających się sylwetek. Nagle zatrzymałem się, kiedy uderzył mnie pewien fakt. Podobno mieszkali tu sami starsi ludzie. Dlaczego nikt nie spał o tej godzinie? Odwróciłem się i spojrzałem na domy, które przed chwilą minąłem. Świateł nie było widać, jakby nigdy nie zostały zapalone, a sznury na pranie również były puste. Cholera! Syknąłem i pobiegłem z powrotem do domu, w którym nocowałem i gdzie zostawiłem swój plecak. Gdy tylko wpadłem do środka, duszący i ostry zapach, który uderzył mnie w nozdrza, niemal zwalił mnie z nóg. Zaraz po tym, co faktycznie powaliło mnie na ziemię, był nie sam zapach, ale wygląd wnętrza domu. Usiadłem nagle spetryfikowany.
Dom wyglądał, jakby od kilkudziesięciu lat nikt w nim nie mieszkał. Pajęczyny i metry kurzu były tutaj jedyną ozdobą. Cały drżąc, na czworakach wszedłem do kuchni i chwyciłem stół, podnosząc się nieco. Zrozumiałem, że to stąd dochodził ten odór. Gdy zobaczyłem jednak jego źródło, nie wytrzymałem i zwymiotowałem. Gdy mój żołądek już nie miał nic do oddania, z powrotem spojrzałem na talerze, na których znajdowały się resztki zgniłego jedzenia, wciąż pokrytego robactwem. Zmarszczyłem brwi, mając wrażenie, że już to kiedyś widziałem. Boże, czy to były naleśniki, które jadłem kilka godzin temu? Zakręciło mi się w głowie. Nagle usłyszałem odgłos uderzenia dochodzący z pokoju koło kominka. Był otwarty. Chwiejnym krokiem wszedłem do środka i omal nie nadziałem się na wystający gwóźdź ze ściany. Kiedy cofnąłem się przestraszony przed napastnikiem, którym okazała się wrona, to ona musiała narobić hałasu. Już miałem wyjść, kiedy wybrzuszenie na łóżku przykuło moją uwagę. Z trudem przełknąłem ślinę i podszedłem powolnym krokiem do łóżka, po czym zrzuciłem z niego kołdrę. Z gardła wyrwał mi się przeraźliwy krzyk i znowu wylądowałem na podłodze. Na łóżku znajdowały się dwa ludzkie ciała. Nawet nie byłem w stanie stwierdzić, czy już całkowicie się rozłożyły, bo większą część szkieletów pokrywały larwy. Ale dom wyglądał, jakby był niezamieszkany od dekad. Więc dlaczego ciała miałyby być dopiero... W tym momencie usłyszałem coś w rodzaju syknięcia za plecami i odwróciłem się. Przy ścianach w szeregu stały zapalone świece. Wyglądały, jakby oznaczały mi drogę do wyjścia albo komuś drogę do mnie. Spanikowałem, zapomniałem o plecaku i spieprzyłem byle jak najdalej stąd. To, co napisałem, jest dość ogólnym opisem tego, czego byłem świadkiem. Zgłosiłem to wszystko na policję, ale gdy przyjechali we wskazane przeze mnie miejsce, nie mogli znaleźć żadnej wioski. Ciał też za bardzo nie potrafiłem im opisać, bo nie przyjrzałem im się dokładnie. Jestem jednak przekonany, że z oczodołów wypływało im coś gęstego, co już dawno zdążyło zaschnąć. Czy to mógł być wosk? Tak jak w tej legendzie o ofiarach szeptuchy? Przeskrolowałem post kilka razy, choć wiedziałem, że nie znajdę ciągu dalszego. Westchnąłem i potarłem czoło poirytowane. W końcu postanowiłem jeszcze raz przeczytać komentarze pod postem, ale nic więcej nie dowiedziałem się poza tymi kilkoma ochami i achami, pokazującymi, jak straszna opowieść to była, oraz dwoma komentarzami od zapewne znajomych autora postu, którzy twierdzili, że stracili z nim kontakt, od kiedy tylko wpis pojawił się na Facebooku. Co szlak mnie zaraz trafi. Burknąłem i opadłem na oparcie fotela, pocierając zmęczone oczy. W dupie miałbym to wszystko, gdyby nie fakt, że autorem postu był Michał Głowacki, uczeń odnowionego społecznego liceum ogólnokształcącego imienia Seweryna Udzieli w Krakowie. Co więcej, był moją daleką rodziną i dzisiaj rano otrzymałem maila z prośbą o odnalezienie Michałka. Z reguły jestem dość samolubnym sukinsynem i zignorowałbym tę prośbę. Ale mając już tyle wrogów z uwagi na moją branżę, nie chciałem mieć napięku z własną rodziną. W związku z tym postanowiłem podjąć się śledztwa. To nie pierwszy przypadek zaginięcia, o którym czytałem i pisałem.
Później się okazywało, że rzekomo zaginiony czy zaginiona świetnie bawi się na imprezie w innym mieście albo zwiedza sobie Polskę. Osobiście spotkałem Michała może z 2 razy w życiu, więc nie mogłem powiedzieć, że go znałem. Ale skoro opuścił dom, bo mu się nudziło, najrealniejszym scenariuszem byłoby, że post został napisany dla odwrócenia uwagi, żeby chłopczyna mógł sobie pozwiedzać kraj. Mając w głowie pierwszy szkic mojego śledztwa, humor mi się poprawił i postanowiłem pójść zrobić sobie kolejną kawę. Gdy jednak tylko wstałem od biurka, dobiegł mnie dźwięk przychodzącego maila. Pochyliłem się nad laptopem i przyjrzałem adresatowi. Nie wydawał się podejrzany, więc otworzyłem wiadomość. Gdy tylko to zrobiłem, ekran nagle zrobił się czarny. Wirus? Po chwili jednak coś usłyszałem. Czy to było nagranie? Zwiększyłem głośność i zrozumiałem, że to były niezwiązane ze sobą nakładające się na siebie szepty. Miałem już wyłączyć komputer w obawie, że to nie był nie tyle wirus, co atak jakiegoś hakera, kiedy na ekranie coś się pojawiło. Świeca. Samotna, w połowie wypalona świeca. Gdy tak gapiłem się zdezorientowany na tę świecę, zdawało mi się, że spośród szeptów zdołałem wyłapać kilka razy słowo pomocy i ofiara. Sięgnąłem ku myszce, ale w tym momencie ktoś na nagraniu zdmuchnął świecę. Szepty ucichły, a wokół zapanowała ciemność. Nie jestem strachliwym typem, ale przyznam, że zlał mnie zimny pot, gdy otoczyła mnie nagła ciemność. Zaraz jednak otrząsnąłem się i włączyłem latarkę w telefonie, który do tej pory ładował się. Sprawdziłem korki, jednak nic nie dało się zrobić, więc wyszedłem na balkon i zerknąłem na inne okna i osiedle. W kilku blokach, biurowcach i marketach w okolicy też nie było prądu. Piętro niżej któryś z mieszkańców również był na balkonie i rozmawiał z kimś przez telefon, twierdząc, że zaciemnienie ma potrwać do kilku minut. Westchnąłem i wróciłem do środka. Nie chciałem marnować baterii w telefonie, więc przeszukałem szuflady w kuchni, wyjmując 4 świeczki. Postawiłem je na biurku i wyciągnąłem z kieszeni zapalniczkę. Zanim jednak je zapaliłem, zawahałem się. Zaczęto znajdować coraz więcej ciał, przy których stała częściowo wypalona świeca. Przypomniałem sobie opowieść. Szybko wyrzuciłem z głowy te bzdury i zapaliłem knoty. Gdy prąd i internet wróciły, okazało się, że spaliło mi wszystkie żarówki. Usiadłem przy biurku i poruszałem myszką, wracając do maila. Co do... mruknąłem, zorientowawszy się, że mail zniknął. Przeszukałem wszystkie foldery, ale go nie znalazłem. Jakby ktoś go skasował. Zmarszczyłem brwi. Nie dokończyłem filmiku. Przecież nie mogłem sam. W tym momencie ciarki mnie przeszły po plecach, kiedy uderzyło mnie, że ktoś mógł się włamać, podczas gdy byłem na balkonie. Tylko dlaczego skasowałby tego nic nieznaczącego maila? Na wszelki wypadek obszedłem mieszkanie, sprawdzając każdą potencjalną kryjówkę. Plus, czy drzwi były na pewno zamknięte. Ale tak jak myślałem, byłem sam. Potarłem oczy i postanowiłem dać sobie już spokój na dzisiaj z poszukiwaniami. Zamknąłem laptop, zdmuchnąłem świecę i położyłem się spać. Następnego ranka obudził mnie grzmot. Poderwałem się gwałtownie, pewny, że sufit na mnie leci, a
ale nic się nie działo i opadłem na łóżko poirytowany. Po chwili znowu usłyszałem to, co wcześniej uznałem za grzmot, a co okazało się subtelnym waleniem w drzwi. Mam jeszcze 2 dni na zapłatę! Zawołałem ze złością, nie ruszając się z miejsca. Walenie ustało, więc musiał to być właściciel, który przyszedł po czynsz. Jednak po kilku sekundach znowu się zaczęło. Do jasnej cholery. Czy wy naprawdę nie macie co robić o tej godzinie? Zawsze płacę w terminie, więc po... Urwałem, gdy otworzyłem z rozmachem drzwi, omal nie łamiąc nosa stojącej za nimi osobie. Dzień dobry. Zawołała nieznana mi kobieta, prostując się i poprawiając włosy. Nazywam się Julia Zając. Wprowadziłam się do mieszkania 53. Jesteśmy nowymi sąsiadami. Miło poznać. Pomyślałem, że jestem jeszcze zbyt zaspany, żeby przeprocesować tę sytuację. Kobieta wyglądała na późną 20. Miała na sobie workowate dżinsy, obcisłą białą koszulkę i na to wszystko zarzucony żółty sweter. W sumie wyglądałem nie lepiej w shortach w palemki i spranej koszulce z logo Microsoftu. O co chodzi? O, chciałam się tylko przywitać. Upiekłabym coś, ale marna ze mnie kucharka. Ciekawi mnie natomiast... Żartujesz, prawda? Walisz w moje drzwi, jakby się paliło o 8 rano. Tylko po to, żeby się przywitać? Jesteś głupia czy złośliwa? Nie sądziłam, że to jest wcześnie. A ja nie sądziłem, że mogę się jeszcze bardziej zdenerwować. Zacisnąłem pięści, uniosłem ją, ale w porę się opanowałem, uderzając w futrynę. Gdyby chociaż przeprosiła. Bez słowa zamknąłem drzwi przed jej nosem i wróciłem do łóżka. Chwilę nawet czekałem, aż znowu zacznie walić w drzwi, ale najwyraźniej dała sobie spokój, bo zamiast tego usłyszałem dzwonek do mieszkania obok. Namówienie właściciela na usunięcie tego piekielnego dzwonka do drzwi było tutaj moim największym osiągnięciem. Poleżałem chwilę, ale w końcu uznałem, że i tak nie zmrużę już oka, więc wziąłem szybki prysznic i wróciłem do wczorajszej sprawy. Otworzyłem pocztę jednak, tak jak myślałem. Maila nadal nie było. Przestałem wnikać, jakim cudem od tak wyparował. I jeszcze raz spojrzałem na post na Facebooku, scrollując od razu do komentarzy. Zanotowałem sobie nazwiska tych 2 osób, które napisały o urwanym kontakcie z Michałem, po czym zebrałem się do wyjścia. Do szkoły Michała nie miałem daleko, więc już po 9 byłem na miejscu. Zaparkowałem pod Żabką naprzeciwko szkoły. Upewniłem się, że nie wyglądam ani na bandziora, ani porywacza, po czym przebiegłem na drugą stronę ulicy. Jak wspominałem, szkoła została odnowiona i kilka lat temu na nowo otwarta, więc cieszyła się jeszcze dość małym zainteresowaniem. Dlatego posiadała tylko po 1 klasie na rocznik. Zanim przekroczyłem bramę, zapatrzyłem się na szyld z imieniem patrona liceum. Napisałem kiedyś artykuł o Sewerynie Udzieli. Pamiętałem to jak przez mgłę. Było to dobre 4 czy 5 lat temu, kiedy dopiero zaczynałem pracę z pisaniem. Podczas przeglądania najróżniejszych źródeł o tym znanym małopolskim etnografie natknąłem się na taką krótką wzmiankę o zapomnianych religiach, której akurat nie umieściłem w artykule. Choć teraz miałem dziwne wrażenie, że wczoraj nie pierwszy raz usłyszałem o szeptuchach. Czy Udziela też miał coś do powiedzenia na ich temat? Z rozmyślań wyrwał mnie dzwonek na przerwę. Przekroczyłem próg szkoły i niemal od razu wylądowałbym na pogotowiu, kiedy tuż przed nosem przeleciała mi szklana butelka rzucona przez jakiegoś ucznia, która ostatecznie wylądowała w rękach innego. Uchachane towarzystwo oddaliło się, a ja zacząłem się zastanawiać, co do cholery tutaj tak naprawdę robiłem. Hej, mam pytanie. Znacie może... Odwal się, dziadku! Odparła jedna z zaczepionych przeze mnie dziewczyn, po czym odeszły zanosząc się śmiechem. Nawet nie byłem tym zaskoczony, chociaż trochę przerażony. Skoro młodzież teraz nazywa dziadkiem człowieka ledwo po 30,
Aż strach pomyśleć, jak traktują ludzi w sędziwym wieku. Hej, poczekajcie! Tym razem udało mi się zatrzymać dwóch chłopaków z piłką, zmierzających zapewne na boisko. Znacie może Michała Głowackiego? Michała Półgłówka? Nie osobiście, a co? To też mnie nie zdziwiło, że Michał mógł być ofiarą znęcania się, ale z jakiegoś powodu zdenerwowało mnie to, mimo że sam tak naprawdę nic o nim nie wiedziałem. A tych dwóch znacie? Pokazałem im nazwiska, które spisałem z komentarzy. Wyrazy twarzy im się zmieniły. Spojrzeli po sobie, jakby zastanawiając się, czy mi powiedzieć prawdę, czy nie. Obaj są z drugiej klasy, tak jak Głowacki. Gramy z Krzyśkiem i Mateuszem w piłkę, ale od 3 dni nie ma ich w szkole. Kontaktu też z nimi nie ma. Jakby zapadli się pod ziemię. Zmarszczyłem brwi. Michał zniknął bez śladu jakiś tydzień temu. Kilka dni później zaginął słuch o najprawdopodobniej jedynych osobach w szkole, które próbowały się z nim skontaktować po opublikowaniu postu. Zbieg okoliczności. A wiecie, gdzie mieszkają? Możliwe. Kim ty w ogóle jesteś? Suka Głowackiego? Ryknęli śmiechem na swój jakże inteligentny żart i odeszli. Westchnąłem i oparłem się o ścianę, utknąwszy w jednym punkcie. I co teraz? W sumie nie miałem nic do stracenia. Nikt mnie tu przecież nie znał, więc postanowiłem jeszcze pozaczepiać uczniów i popytać o adres domowy Krzyśka i Mateusza. Choć marne były szanse, że zdradzą coś takiego obcemu dziadkowi. Ej, co ty tu robisz? Usłyszałem nagle i ktoś złapał moją rękę, kiedy chciałem zagadać kolejnego ucznia. Kim jesteś? Przepraszam, ja tylko chciałem się czegoś dowiedzieć. Dowiedzieć? Niby czego? Potrzebuję kontaktu do 2 uczniów, którzy od 3 dni nie pojawiają się w szkole. Że co? Dzwonię na policję. Nie, chwila, ja naprawdę... Oczy mnie oczy nie mylą? Rozległ się głos za mną i odwróciłem się, stając twarzą w twarz z szeroko uśmiechniętą kobietą, która w jednej ręce trzymała książki, a w drugiej w połowie zjedzonego pączka. Ale wyrosłeś! Uniosłem brwi. Mówi pani do mnie? Zapytałem. Dopiero teraz wydała mi się nagle znajoma. Chwileczkę. Pani Iskra? Krystyna Iskra była moją nauczycielką historii, gdy byłem w liceum. Można powiedzieć, że była przysłowiowym dinozaurem w branży, jako że zaczęła nauczać od razu po studiach i najwidoczniej wciąż to robiła. Co pani tutaj robi? Nie powinna pani być dawno na emeryturze? Dopóki mnie nie wykopią na zbity pysk, to nic mnie stąd nie ruszy. Siadaj. Co u ciebie słychać? Życie jakoś leci. Czyli panią też przynieśli? A, tak. Udało mi się zatrzymać moją pasję, mimo że wciąż czuję sentyment do twojej szkoły. Tutaj też wielu nauczycieli brakuje. Zwłaszcza takich, co mogą być wychowawcą. Mi przypadły 2 klasy pod wychowawstwo. 2. i 3. Mówili, oj, nie dasz rady, Krystynko. Zostaw to dyrektorowi do rozwiązania. Ale ja zawsze... Jest pani wychowawczynią klasy 2? Przepraszam, nie chciałem przerywać. Nie szkodzi. Tak, a dlaczego pytasz? Pokazałem jej nazwiska. Wyraz twarzy od razu jej się zmienił, tak jak tamtym nastolatkom. Tak, Krzyś i Mateuszek. Dzwoniłam do ich rodziców, nawet dzisiaj rano, bo się martwiłam. Wciąż są chorzy. Chorzy? Tak, ciężka grypa. Możliwe, że jeszcze jakiś czas ich nie będzie. A Michał Głowacki też jest chory? Tym razem twarz pani Iskry wyraźnie pociemniała. To jest dość przykra sprawa. Dlaczego o niego pytasz? Michał jest moim kuzynem i próbuję się z nim skontaktować. Bardzo mi przykro, kochanie. No my też nie mamy z Michałkiem kontaktu. Od kiedy zaczął liceum, wynajmuje mieszkanie w Krakowie. Próbowałam się skontaktować nawet z jego rodziną w jego rodzinnej miejscowości, jednak zawsze trafiam na pocztę głosową albo brak sygnału. To dziwne, bo powinni mieć regularny kontakt z synem.
jeśli mają go tu utrzymywać. Udało mi się zgłosić jego nieobecność policji. Zapewnili mnie, że zajmą się jego poszukiwaniem. Jednak nie jestem do końca pewna, czy przyjęli to zgłoszenie. Sprawa robiła się coraz dziwniejsza i tylko bardziej zniechęcająca. Pani Iskra miała rację. Jeśli nie ma kontaktu również z jego rodziną, to w jaki sposób zapewnialiby mu utrzymanie w Krakowie? Mogliby wprawdzie tylko przelewać mu pieniądze na konto i tym mógł opłacać to, co trzeba, jednak grzebanie w wyciągach bankowych powinno należeć do policji. Na razie jedyną opcją było zdobycie tych adresów. Zapytałem o nie panią Iskrę, ale tak jak myślałem, nie mogłam ich podać. Mam do pani jeszcze jedno pytanie. Słyszała pani o szeptuchach? Szeptuchach? Nie, nic nie kojarzę, kochanie. Dopiero gdy odeszła, przypomniałem sobie charakterystyczną dla niej rzecz. Mimo świetnej pamięci, zawsze trzymała w swoim biurku szczegółowe informacje o swoich uczniach, by ich lepiej poznać. Zastanawiałem się, czy należały do tego również szczegóły kontaktowe uczniów. Korzystając z jej nieobecności, 5 minut do końca przerwy, znalazłem jej klasę i niepostrzeżenie wkradłem się do środka. Trochę późno zacząłem się zastanawiać, czy klasy w tej szkole mają monitoring, ale na szczęście bez większego problemu znalazłem to, czego szukałem. Spisałem szybko dane adresowe Krzyśka i Mateusza, po czym opuściłem szkołę. Gdy przeszedłem na drugą stronę, coś kazało mi się zatrzymać. Był to wysoki, brodaty mężczyzna w kapeluszu i długim czarnym płaszczu, znajdujący się przy ogrodzeniu szkoły. Wyglądał na bezdomnego. Siedział na krawężniku przy ręcznym wózku transportowym, okrytym zielonym, podniszczonym materiałem. Mężczyzna nic nie robił, tylko gapił się na mnie. Jednak nie było to spojrzenie błagalne, desperacji albo złości. Była to czysta ciekawość. Mnie to jednak zdenerwowało i wznowiłem marsz. Gdy zatrzymałem się przy samochodzie i sięgnąłem do kieszeni spodni po kluczyki, poczułem pociągnięcie za kurtkę. Odwróciłem się, pewien, że mnie jednak przyłapano. Ale to nie był nikt ze szkoły. Naprzeciwko mnie stała na oko 10-letnia dziewczynka o krótko przystrzyżonych mysich włosach i zimnych, szarych oczach. Patrząc na jej brudne policzki i ręce oraz znoszone ubranie, uznałem, że była bezdomna i próbowała wyłudzić ode mnie pieniądze. Możliwe, że dla tamtego gościa z wózkiem. Kup sobie obiad i odczep się. Powiedziałem, dając jej 10 złotych. Dziewczynka wzięła banknot i przyjrzała mu się w zamyśleniu, po czym schowała go i dalej się na mnie gapiła. Postanowiłem ją zignorować i otworzyłem drzwi samochodu. Chcę jechać z tobą. Pewnie. Idź do jakiejś opieki czy coś, dziecko. Myślisz, że każdy dorosły będzie ci współczuł i zrobi, co każesz? Zacząłem zasuwać szybę, kiedy musiałem przerwać, bo dziewczynka zacisnęła na niej palce. Spojrzałem na nią ze złością, po czym wznowiłem zasuwanie szyby, nie zważając już na to, co zrobi. Zabrała palce w ostatniej chwili, unikając zmiażdżenia. Zanim jednak odjechałem, zerknąłem na nią po raz ostatni. Wciąż stała koło drzwi kierowcy i uśmiechała się. Szeptuchy. Powiedziała na tyle głośno, że usłyszałem ją wyraźnie mimo szyby. Otworzyłem ponownie okno. Co powiedziałaś? Uśmiechnęła się szerzej. Czyli jednak jesteś zainteresowany. Nie mam czasu z tobą pogrywać, smarkulo. Gadaj, co wiesz. Podsłuchałam twoją rozmowę z tą nauczycielką. Pytałeś ją o szeptuchy. Dlaczego? Jeśli nic o nich nie wiesz, zejdź mi z oczu. Już miałem zamknąć okno, kiedy chwyciła mnie za nadgarstek. Proszę. Teraz miała w oczach rozpacz.
Też szukam o nich informacji. Mogę jechać z tobą? Na pewno szybciej się o nich dowiem z kimś takim jak ty. Kimś takim jak ja. Nawet mnie nie znasz. Puściła mnie, prostując się, po czym zaczęła recytować. Desiderius Talent, dziennikarz internetowy zajmujący się przeważnie tematyką najróżniejszych skandali. Ostatnio opublikowany przez niego artykuł był na tyle kontrowersyjny, że miał nawet sprawę w sądzie. Z natury leniwy, uparty i pesymistyczny. Coś pominęłam? Uciekłaś z domu? Nie mam domu. Dlatego właśnie muszę odnaleźć szeptuchy. Jak to odnaleźć? Przecież one nie istnieją? A mówili, że dziennikarze są inteligentni. Inteligencja nie ma tu nic do rzeczy. Gdybym miał uwierzyć, że szeptuchy istnieją, wiązałoby się to z uwierzeniem w istnienie duchów, w co z kolei nie wierzę. Tak jak opowieść Michała Głowackiego? W nią uwierzyłaś? Skąd o nim wiesz? To hit internetowy, jeśli chodzi właśnie o szeptuchy. To pierwsza informacja o nich, na którą się natknęłam. I być może jedyny ślad, którym mogę... Dlaczego ich szukasz? Nie odpowiedziała. Westchnąłem i uruchomiłem silnik. Moi rodzice! Szeptuchy zabiły moich rodziców. Wpatrywałem się w nią chwilę, czując coś w rodzaju melancholii. No i? Co ja mam z tym wspólnego? Idź na policję. I co im powiem? Że duchy zabiły moich rodziców? To już twój problem. Zejdź mi z oczu, inaczej... 3 dni. Daj mi 3 dni. Jak się niczego nie dowiemy, dam ci spokój, obiecuję. Jak mnie nie zabierzesz, doniosę, że ukradłeś prywatne dane uczniów. Spojrzałem poirytowany na zegarek. Traciłem czas. Dobra, wsiadaj. Tylko masz się mnie słuchać, jasne? Żadnych objazdówek. Dziewczynka podskoczyła radośnie i pobiegła na drugą stronę samochodu. Dlaczego nie powiedziałaś o tym policji? Zapytałem po kilku minutach jazdy. Myślisz, że nie próbowałam? Kto by uwierzył 11-letniemu dziecku? Za 400 metrów skręć w lewo. Skąd wiesz, że nie odwiozę cię na policję? Nie chciałbyś tracić na to czasu. Do każdego dorosłego mówisz na ty? Do wybranych. Zerknąłem na dziewczynkę kątem oka. Jeśli nie uciekła z domu, musiała być albo w sierocińcu, albo z ulicy. Obstawiałbym ulicę, patrząc na jej aktualny stan. Zraniłaś się? Zapytałem, widząc jej ręce, miejscami pokryte zaschniętą krwią. Nic mi nie jest. Daleko jeszcze? Jesteśmy na miejscu. Zaparkowałem przy domu z numerem 97. Dzwoniłem domofonem przez 2 minuty, ale nikt się nie zgłaszał. Ostatecznie miałem się poddać, kiedy bezdomna dziewczynka rozpędziła się i wskoczyła na bramę, pełznąc po niej jak jaszczurka, po czym zeskoczyła na podwórko po drugiej stronie. Spojrzała na mnie wyczekująco. Rozejrzałem się. Westchnąłem i wdrapałem na murek. Czułem, że to był zły pomysł. Dzwonkiem do drzwi też dzwoniłem kilka minut, ale tu też nie było odzewu. Może Krzysiek był w szpitalu, a nie w domu? Gdy miałem wrócić do samochodu, ciągnąc za sobą dziewczynkę, która planowała rozbić okno, by wejść do środka, rozległ się dźwięk otwieranych drzwi, a w szparze pojawiło się czujne oko. Kim jesteście? Usłyszałem słaby, kobiecy głos. Dzień dobry. Jestem rodziną kolegi pani syna, z którym nie mam od jakiegoś czasu kontaktu. Myślę, że Krzysztof coś wie na jego temat. Wiem, że choruje, dlatego z góry przepraszam za najście, ale to bardzo pilna sprawa. Kobieta wpatrywała się we mnie przez szparę. Wydawała się zmęczona i przerażona. Nie otwierała drzwi szerzej, ale zdołałem zobaczyć za nią pokój pogrążony w półmroku. Zmarszczyłem brwi. Nie jest pan z policji? Nie, ale... I księdzem też pan nie jest. Co? W tym momencie bezdomna dziewczynka pchnęła drzwi, przewracając kobietę i wbiegając do środka. Ej, cholera!
pobiegłem za nią. Nie tylko przedpokój, lecz cały dom był zacieniony, jakby jego mieszkańcy obawiali się światła. Ruszyłem w stronę schodów na pierwsze piętro, podążając w ślad za dziewczynką. Ale gdy tylko postawiłem stopę na pierwszym schodku, tknęło mnie uczucie niepokoju, choć nie wiedziałem dlaczego. Klatka schodowa wydawała się mroczniejsza niż reszta domu. Wzdrygnąłem się, czując szarpnięcie za rękaw. Skoro już tu pan jest, proszę pomóc. Zachowuje się dziwnie. Pani syn. Dlaczego? Co się z nim dzieje? Słyszałem, że to grypa. Grypa? Jak ja się modliłam, żeby to była tylko grypa. Był u wszystkich specjalistów. Nawet przyszedł psychiatra. Nikt nie był w stanie mu pomóc. Nie wierzę w te rzeczy. I nawet nie jestem katoliczką, ale już nawet poprosiłam księdza, żeby go obejrzał. Miałam nadzieję, że dzisiaj w końcu przyszedł. Pomoc od księdza. Czy ona uważała, że jej syn był opętany? Odruchowo zacisnąłem dłoń na balustradzie. Nagle usłyszałem syknięcie i ledwo powstrzymałem okrzyk zaskoczenia. Odwróciłem się i zobaczyłem, że dziewczynka macha w moją stronę, wołając mnie. Uwolniłem się z uścisku matki Krzysztofa i ruszyłem na pierwsze piętro. Co ty do cholery wyprawiasz? Kazałem ci się mnie słuchać. Nie możesz od tak... To tutaj. Wskazała głową drzwi, obok których staliśmy. Zamarłem, wsłuchując się w ciszę. Po chwili jednak coś usłyszałem. Coś, co dochodziło zza tych drzwi. Podszedłem bliżej i przyłożyłem do nich ucho. Odgłosy ucichły. Stałem tak może z minutę i zamknąłem oczy poirytowany. Szukaj! Usłyszałem nagle głośny szept tuż przy uchu i odskoczyłem od drzwi. Rozejrzałem się, ale nikogo w korytarzu poza mną i dziewczynką nie było. Mógłbym przysiąc, że szept rozległ się tuż koło mnie. Spojrzałem niepewnie na drzwi. Dziewczynka otworzyła pokój, zanim zdołałem zareagować. Wnętrze wyglądało podobnie jak reszta domu, tyle że było w takim stanie, jakby przeszło przez nie tornado. Ubrania były porozrzucane, książki i zeszyty podarte. Natomiast na łóżku, w samym jego centrum, w obdartym i zakrwawionym dresie, ze spuszczoną głową siedział po turecku wychudzony, nastoletni chłopak. Odruchowo zacisnąłem dłoń na przedmiocie w swojej kieszeni. Wedle rozkazu naszej najwyższej nakazuję ci. Usłyszałem echo słów w głowie, które czasem słyszałem w snach. Obraz na chwilę rozmazał mi się przed oczami, po czym ujrzałem scenę, której zawsze towarzyszyły te słowa. Pogrążony w półmroku pokój, oświetlony kręgiem ze świec. Wedle zasady naszej najwyższej, obiecuję ci. Obraz pokoju ze świecami zamigał mi przed oczami kilka razy, jak kadr z zepsutego filmu, na zmianę z postacią siedzącego na łóżku nastolatka. Syknąłem i ścisnąłem skronie, kiedy zapulsowały bólem. Zamrugałem mocno i w końcu słowa ucichły, a widok przed moimi oczami wyostrzył się, przywracając mnie do rzeczywistości. Jednak to, co zobaczyłem, przyprawiło mnie o ciarki. Krzysztof Zalewski patrzył teraz wprost na mnie, niemalże obłąkanym wzrokiem. Następnie uśmiechnął się bardzo szeroko i powiedział: Znalazłem. Krzysztof Zalewski uśmiechał się tak jeszcze przez kilka sekund, po czym uśmiech mu zrzedł i spuścił wzrok, wpatrując się w zwiniętą na końcu łóżka pościel. Następnie zaczął coś do siebie szeptać.
Wypuściłem ze świstem powietrze. Co do cholery. Czy on był naprawdę opętany? Zobacz. Szepnęła bezdomna dziewczynka, ciągnąc mnie za rękaw i wskazując na coś, co chłopak czule obejmował rękami. Świeca. Zapalona świeca. Wcześniej jej nie zauważyłem, bo całkowicie ją zasłaniał dłońmi. Hej, po co ci to? Na to pytanie wzdrygnął się, jakby wyrwany z transu, po czym spojrzał na dziewczynkę błędnym wzrokiem. Po co ci ta świeca? Świeca. Potrzebna. Do czego? Naraz wytrzeszczył oczy, jakby przypomniał sobie coś strasznego. W tym momencie świeca zgasła, jakby ktoś niewidzialny ją zdmuchnął. Nie może. Nie może zgasnąć. On nie jest opętany. Co? Zaświeciłem latarkę w telefonie, oświetlając Krzyśka i tym razem nie mogłem powstrzymać krzyku. Na jego ramieniu coś było. Coś, co wyglądało na kościstą dłoń z nienaturalnie długimi palcami. Gdy myślałem, że mam zwidy, dłoń poruszyła się w stronę jego serca. Bezmyślnie rzuciłem się w jego stronę i chwyciłem dłoń, pewny, że chciała go skrzywdzić. Gdy jednak to zrobiłem, dłoń rozpłynęła się, a za plecami usłyszałem cichy, kobiecy chichot, po którym nastąpiły pełne radości słowa. Mamy gości? Odwróciłem się, napotykając okropną, szarawą twarz bez oczu i nosa. Jedynie z przeraźliwym, szerokim uśmiechem. Cofnąłem się gwałtownie, upadając na łóżko. Następnie istota bez oczu zachichotała i wyparowała. A na szyi poczułem morderczy uścisk. Syknąłem i spojrzałem wyżej. Krzysiek znowu był w jakimś transie i wpatrywał się przed siebie nieobecnym wzrokiem, próbując mnie udusić. Szarpnąłem się, ale nie mogłem się uwolnić. Skąd taka siła w takim słabym ciele? Hej! Usłyszałem i kątem oka spostrzegłem jakieś światło. Po chwili Krzysiek rozluźnił chwyt i w końcu mnie puścił. Zakaszlałem i sturlałem się z łóżka, po czym zerwałem się na równe nogi i zobaczyłem bezdomną dziewczynkę, która podała Krzyśkowi zapaloną świecę. Sam rozluźniłem się dopiero wtedy, kiedy i Krzysiek wydawał się uspokoić. Ty, co to było? On nie jest opętany. Jest nawiedzony. Nie o tym mówię. Jesteś zbyt spokojna jak na pierwszy raz. Kim jesteś? To, że nie wiem za dużo o szeptuchach, nie znaczy, że nie byłam świadkiem ich działania. Mówiłam, że zabiły mi rodziców. Pamiętam dokładnie, co się stało tamtej nocy. Widziałam je bardzo wyraźnie. Szeptuchy? Czyli to, co zobaczyłem? Tak. To była szeptucha. Jej prawdziwa, demoniczna postać. Coś jednak jest nie tak. Nie wydawała się być w pełni sił. Ten tutaj musiał coś zobaczyć. Szeptucha musiała go jakoś przekląć. A zapalona świeca jest pewnego rodzaju barierą, chroniącą go przed bezpośrednim kontaktem z tą wiedźmą. Dopóki szeptuchy żyły, świece były dla nich ochroną przed złem. Jednak po ich śmierci jakby wszystko się odwróciło. Przypomniałem sobie słowa Michała. Czy to miało podwójne znaczenie? Zapalona świeca była zarówno ochroną przed złem, ale i je przyciągała? Czy jeśli świeca się wypali, to ten dzieciak zginie? Nawiązujesz do opowiadania Michała? Nie wiem. On sam nawiązywał do plotek. Ale nie zdziwię się, jeśli jego życie faktycznie zależy od żywotności tej świecy. On teraz nie ma normalnego życia, pomyślałem. Zapalona świeca chroni go przed bezpośrednim kontaktem z szeptuchą.
ale jednocześnie trzyma go w jakimś transie, podczas którego nie może normalnie funkcjonować. Koniec końców spotkanie z szeptuchą oznaczało śmierć. Szybszą albo dłuższą. Może o to chodziło Michałowi, ale nie potrafił ubrać tego w słowa. Mówiłaś, że nie jest opętany, tylko nawiedzony. Czym to się różni? Opętany to wiadomo. Duch siedzi w nim. Nawiedzony, czyli tak jak nawiedzony dom. Duch działa poza ciałem ofiary. W tym przypadku nawiedzony może być jakiś przedmiot, ale nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co to jest. Świeca? Zbyt oczywista. Poza tym słyszałam, że szeptuchy właśnie boją się świec. Dlatego mogą one służyć jako tymczasowe tarcze. Świece za ich życia chroniły je przed złem, ale po ich śmierci odstraszały. To miałoby sens. Resztki świec przy ofiarach szeptuch mogły po prostu oznaczać, że ich tarcze się wypaliły. Tylko czy na pewno świeca była wystarczającą ochroną, skoro samo jej zdmuchnięcie było zagrożeniem? Ma najwyżej pół dnia, stwierdziłem w myślach, oceniając po ilości wosku. Nie wiedziałem, co się stanie po całkowitym wypaleniu. Dlatego trzeba znaleźć ten nawiedzony przedmiot jak najszybciej. Niestety, jak było do przewidzenia, okazało się to trudniejsze niż myślałem. Nie mogliśmy stwierdzić, po czym poznać nawiedzony obiekt, a uzyskanie tej informacji od Krzysztofa było niemożliwe. Mateusz, przypomniałem sobie. Nie tylko Krzysiek. Mateusz też nie mógł się skontaktować z Michałem. Możliwe, że wiedział, o jaki przedmiot chodzi. Wypadłem z pokoju, prawie przewracając się na schodach. Minąłem zdezorientowaną panią Zalewską i ruszyłem do samochodu. Gdy przekręciłem kluczyk, drzwi pasażera się otworzyły i wsiadła bezdomna dziewczynka. Miałem cichą nadzieję, że uda mi się ją zostawić w tyle. Co robisz? Ruszaj. Powiedziała niemal zdumiona moją reakcją. W rękach miała drożdżówkę, którą najpewniej ukradła z domu Zalewskich. Odłożyłem kluczyki. Okej. Czego tak naprawdę chcesz? To znaczy? Nie wierzę, że takie dziecko jak ty szuka na własną rękę mordercy. Masz rodzinę? No, mam. Dwoje rodziców? Rodzeństwo? O żonę nie pytam, bo wiem, że nie masz. Z ostatnią dziewczyną zerwałeś po studiach. Rodziców. Kochają cię? Tak myślę. A ty ich kochasz? Tak. Do czego zmierzasz? No właśnie. Nigdy nie byłeś w takiej sytuacji jak ja. Od zawsze miałeś kochających rodziców. Nigdy nie musiałeś walczyć o kromkę chleba czy łyk wody. Szukanie mordercy to nic w porównaniu z tym, przez co muszę przechodzić dzień w dzień. Nawet czuję pewnego rodzaju ulgę, że mogę zająć myśli czymś innym, niż zastanawianie się, czy przeżyję najbliższą noc. Przypomniałem sobie jej pokryte krwią dłonie. Możliwe, że się z kimś biła, a może nawet samookaleczała, zanim mnie spotkała. Wyjąłem ze schowka chusteczki nawilżane i kazałem jej się trochę przemyć. Po czym ruszyliśmy do domu Mateusza Urbańczyka. Tym razem jechaliśmy na Krowodrzą Górkę, czyli prawie na drugi koniec Krakowa. Gdy zatrzymaliśmy się koło celu, trzy razy musiałem sprawdzić, czy trafiliśmy pod dobry adres. Może znudziła mu się szkoła i przerzucił się na domowe nauczanie, stwierdziła dziewczynka, myśląc to samo co ja. Rodzina Urbańczyków wydawała się być najbogatszą w dzielnicy, o ile nie w całym Krakowie. Ich posiadłość była z 10 razy większa od mojego skromnego mieszkania i nie zdziwiłbym się, gdyby za ciężką bramą powitali nas prywatni ochroniarze rodziny. Dzwoniłem domofonem przez kilka minut, podobnie jak w przypadku Zalewskich, ale zanim znowu się włamaliśmy na czyjąś posiadłość, usłyszałem rozeźlony głos w głośniku. Słucham. Dzień dobry. Jestem znajomym pani syna, Mateusza. Zastanawiałem się, czy mógłbym... Gdzie on się znowu wpakował? Co znowu zrobił? Ostatnie rozbicie szyby wyjaśniłam już z dyrektorem. Nie, nic nie zrobił. Chciałem tylko zapytać... Kim dokładnie jesteś? Nie wyglądasz na rówieśnika Mateusza.
Kto tam z tobą jest? Zdumiałem się, po czym spojrzałem na bezdomną dziewczynkę, wpatrującą się w domofon z ponurym wyrazem twarzy. A następnie na drzewie, nad nami, zobaczyłem zamontowaną kamerę. Pani Urbańczyk musiała widzieć nas na ekranie monitoringu. Nazywam się Dezyderiusz Talent, a to jest Łucja Zielińska. Gram często z Mateuszem w piłkę. Na takie kłamstwo bym nie wpadł, ale najwyraźniej było wystarczająco wiarygodne, bo po kilku sekundach ciszy usłyszałem dźwięk otwieranej furtki. Następnym razem powiedz, że jesteś nauczycielem. Tak przynajmniej się nie ośmieszysz. Nie natknęliśmy się na żadnych ochroniarzy, tylko na ogrodnika kończącego swoją pracę oraz lokaja, który wpuścił nas do domu. Tracicie tylko czas. W holu pojawiła się pani Urbańczyk. Minę miała tak samo zniesmaczoną jak ton jej głosu. Nie jesteś z telewizji czy jakimś irytującym prywatnym detektywem? Mam dość powtarzania w kółko tego samego. Nie, proszę się nie martwić. Tak naprawdę to jestem rodziną kolegi Mateusza, który zaginął. A wiem, że Mateusz próbował się z nim skontaktować. Mówisz o tym pryszczatym smarkaczu, który czasem tu przychodził? Nawet mi nie przypominaj. Kilka dni temu to przez niego mój syn zaczął się dziwnie zachowywać. Zmarszczyłem brwi. On też? Odruchowo spojrzałem na schody prowadzące na pierwsze piętro. Wyjechał na wieś do dziadków. Wyjechał? A nie czuł się, nie wiem, źle? Dlaczego miałby czuć się źle? Jest zdrowy. Potrzebował tylko zmiany klimatu. Wróci może w przyszłym miesiącu. Miesiącu? Nie miałem zamiaru czekać miesiąca. Podziękowałem pani Urbańczyk za informację i wyszedłem na podwórko, zatrzymując się przy furtce prowadzącej na tyły domu. Oparłem się o nią zrezygnowany. Teraz jedyną wskazówką był Krzysiek, ale żeby mógł mi cokolwiek powiedzieć o Michale, musiał się pozbyć klątwy. Zadzwonić na policję? Do szpitala? Czy może faktycznie po księdza egzorcystę? Westchnąłem i wyprostowałem się, kiedy nagle dobiegł do mnie cichy dźwięk dzwoneczka. Rozejrzałem się skonfudowany. W pewnym momencie zamarłem, wpatrzony w przestrzeń za furtką prowadzącą za dom. Musiał tam znajdować się sad. Teraz jednak to nie sad tak przykuł moją uwagę. Wysoka postać w długiej, nieco podartej czarnej szacie, stojąca obok jednego z drzew, uśmiechnęła się szeroko. Wciąż był dzień, ale przez cienie rzucane przez drzewa i kaptur, ukrywający część twarzy osobnika, dostrzegłem jedynie upiorny, szeroki uśmiech. Nagle machnęła ręką w moim kierunku, jakby chcąc, bym się zbliżył. Postać i atmosfera w sadzie wcale nie wyglądały zachęcająco. Dlatego odwróciłem się i ruszyłem w stronę samochodu, przy którym czekała już Łucja. Kiedy kolejny dźwięk dzwoneczka kazał mi się zatrzymać. Najpierw myślałem, że osoba przy drzewie należała do mojej wyobraźni. Ale gdy ponownie tam spojrzałem, ona wciąż tam stała. Tym razem jednak, gdy upewniła się, że na nią patrzę, powoli odwróciła się i odeszła w głąb sadu. Wiem, że nie powinienem, ale zrobiłem dokładnie to, co robił każdy młokos w horrorach. Podążyłem za tajemniczą postacią. Być może za domem znajdę coś godnego uwagi. A i ten dzwoneczek mnie intrygował. Odgłosem przypominał te małe, metalowe dzwoneczki, które możemy znaleźć przy zabawkach albo przy kocich obruszkach. Furtka do sadu była otwarta, więc bez problemu się tam przedostałem. Przeszedłem zaledwie kilka kroków, kiedy zmroził mnie nagły powiew wiatru. Wypuściłem powietrze z ust, wpatrzony w kłębek pary, który pojawił się przede mną. Zdawało się, jakby temperatura spadła o kilkanaście stopni.
mimo że promienie słońca wciąż przebijały się przez gałęzie drzew. W tym momencie kolejny odgłos dzwoneczka skierował mnie na lewo, głębiej w sad. Szedłem i szedłem bez końca. Z każdym krokiem byłem w coraz większym szoku z dwóch powodów. Jak ogromna była ta postać i dlaczego miałem wrażenie, że krążyłem w kółko, mimo że szedłem cały czas przed siebie. W końcu zatrzymałem się przy niskim, drewnianym ogrodzeniu. Uniosłem wzrok. Płotek otaczał niewielki obszar, na którym znajdowało się kilka drewnianych posągów i łysych drzew. Na samym środku natomiast stał niewielki, również drewniany i częściowo kryty ołtarzyk. Na ołtarzyku były rozłożone świeże owoce. Zmarszczyłem brwi. Gdy jednak chciałem przekroczyć płotek, by się przyjrzeć ołtarzykowi, nagle poczułem silne pociągnięcie za tył kurtki, a owoce zgniły w błyskawicznym tempie na moich oczach. Co ty robisz? Obejrzałem się i zobaczyłem Łucję. To ona musiała pociągnąć za moją kurtkę. Spojrzałem z powrotem przed siebie i wyrwało mi się przekleństwo. Ogrodzony obszar z ołtarzykiem i posągami zniknął. Zamiast tego miałem przed sobą drzewo, przy którym stała wcześniej ta tajemnicza postać. Spojrzałem za Łucję i zobaczyłem wejście do sadu, a nieco dalej mój samochód. Co zrobiłem? Ruszyłeś jak jakieś zombie do sadu. Stałeś nieruchomo przed tym drzewem dobre kilka minut. Stałem nieruchomo? Mogłem przysiąc, że cały czas zmierzałem przed siebie. Czy to wszystko było halucynacjami? Ale dlaczego? Słyszałaś dzwoneczek? Dzwoneczek? Jaki dzwoneczek? Czy to też nie było prawdziwe? Rozmasowałem skronie. Niewyraźne echo dźwięku dzwoneczka pozostało. Potrząsnąłem głową, po czym już naprawdę chciałem stąd odjechać. Ale kolejna rzecz przykuła moją uwagę. Jak mogłem to przegapić? Za drzewem ziemia miała dziwny kształt. Jakby coś się pod nią znajdowało. Z jakiegoś powodu poczułem silny niepokój. Padłem na kolana, rozkopując wybrzuszenie. Łucja musiała zobaczyć to, co ja, i rzuciła się do pomocy. Boże, sapnęła dziewczynka, kiedy odkryliśmy sekret wybrzuszenia. W sekundzie przed oczami przeleciały mi fragmenty postu Michała, gdy zobaczyłem przed sobą ciało młodego chłopaka, któremu z pustych oczodołów wypływało coś, co przypominało zaschnięty cement. Dopiero po chwili zrozumiałem, że to nie był cement. To był wosk. Kurwa mać! Kilka faktów nagle mnie uderzyło. Jednak nie wytrzymałem i zwymiotowałem obok prymitywnego grobu. Nie wiedziałem, co było bardziej przerażające. To, że miałem przed oczami ciało nastolatka, które wyglądało dokładnie jak trupy z legendy o szeptuchach, czy to, że ta z pozoru normalna rodzina miała zakopane w ogródku ciało własnego syna. Zobacz. Podniosłem wzrok na Łucję, która była również blada, ale trzymała się lepiej ode mnie. Niechętnie przeniosłem wzrok na ciało Mateusza. Pomimo jego zdeformowanej twarzy, reszta ciała była w dość dobrym stanie, co oznaczało, że musiał umrzeć niedawno, może nawet wczoraj. W obu dłoniach coś zaciskał. Wziąłem głęboki wdech i zacząłem rozwierać jego zimne i sztywne palce, co ostatecznie nie obyło się bez połamania ich. Próbując powstrzymać kolejny bunt żołądka, odsunąłem się nieco. Usiadłem i wpatrzyłem w znaleziska. Była to brudna kartka oraz pojemniczek po wypalonej świecy. Jeśli by wierzyć legendzie, Mateusz miał na tyle dużego pecha,
że podczas nawiedzenia szeptuchy świeca mu się wypaliła, zanim zniszczył nawiedzony przedmiot i tym samym jego żywot dobiegł końca. Jak się nie pospieszymy, Krzyśka czeka dokładnie taki sam los. Rozwinąłem kartkę i zacząłem czytać. Muszę to zanieść. Jeśli nie kłamią, tylko z tym nam się to uda. Ale muszę spalić to świecą szeptuchy. To bardzo ważne. Gdzieś pod ziemią to znajdę. Muszę się pospieszyć. Jeśli mi się nie uda, ktokolwiek znajdzie ten zapis, pospiesz się. Na samym dole, w prawym dolnym rogu było napisane kołek z imieniem. Nie zrozumiałem, co to miałoby oznaczać. Jeszcze raz przyjrzałem się ciału Mateusza i zauważyłem, że pomimo dobrego stanu miało jednak jakieś ubytki. Dłonie miał do tej pory zaciśnięte, więc teraz, jak miałem przed oczami jego palce, zobaczyłem, że pod paznokciami miał ziemię i krew, jakby przed śmiercią kopał w ogródku. Zaczynałem się zastanawiać, czy aby jego obecność tutaj nie była wypadkiem, ale na pewno wiatr czy przypadkowa wiewiórka nie byłaby w stanie go tak ładnie pokryć ziemią. Inną opcją mogła być osoba trzecia, ktoś, kto miał do niego urazę. Potrząsnąłem głową. Skończyłem bawić się w detektywa i skupiłem na przedmiocie, który miałby zlikwidować klątwę. Des? Zawołała nagle Lucja i potrzebowałem chwili, żeby zrozumieć, że zwraca się do mnie. Palcem wskazywała na coś w ziemi obok Mateusza. Wykopałem kawałek patyka, który okazał się drewienkiem w kształcie kółka, na którym wygrawerowany był niewyraźny napis. Zmrużyłem oczy i wyszedłem z cienia. Wyglądało to na jakieś imię. Jest! Sapnąłem. Kołek z imieniem. To musiał być nawiedzony przedmiot. Wprawdzie już od kilku miesięcy nie paliłem, ale zapalniczkę benzynową cały czas nosiłem przy sobie. Lubiłem bawić się klapką. Ten dźwięk mnie nawet uspokajał. W każdym razie to był idealny moment, żeby ją wykorzystać. Co jest? Mruknąłem zdezorientowany. Zapalniczka była napełniona. Płomień się pojawiał. Jednak nie mógł przejść na drewienko, jakby było całkowicie ognioodporne. Co dziwniejsze, po próbach podpalenia nawet nie było ciepłe. Świeca szeptuchy, powiedziała Lucja. Obejrzałem się. Kucała obok grobu, czytając notatkę Mateusza. Następnie podniosła pojemniczek po zużytej świecy. Musi chodzić o jakąś specjalną świecę. Ta, którą wypalali? Możliwe. Z tą już nic nie zrobimy. Pozostała nam świeca w posiadaniu Krzyśka, o ile też się już nie wypaliła. Schowałem kołek do kieszeni, w końcu zmotywowany do działania. W tym momencie Lucja wytrzeszczyła oczy, wpatrując się w coś za mną. Obawiając się, że to znowu ten uśmiechnięty upiór, chciałem odskoczyć, ale za późno. Oberwałem w kark czymś ciężkim i świat podwoił mi się przed oczami. W ostatniej chwili zrobiłem krok w bok, żeby nie wpaść do grobu. Potrząsnąłem głową oszołomiony i odszukałem wzrokiem napastnika. Wciąż widziałem podwójnie, ale przynajmniej upewniłem się, że to nie duch mnie zaatakował, tylko Loka i Urbańczyków. W rękach trzymał chyba kij od miotły. Co do cholery? Znowu się na mnie zamierzył, ale Lucja była szybsza. Wyrwała mi zapalniczkę. Następnie zerwała z pasa Lokaja jakiś pojemnik, który okazał się piersiówką. Zanim którykolwiek z nas zareagował, wzięła łyk z piersiówki i dmuchnęła w płomień w stronę mężczyzny. Odskoczyłem zaskoczony, tym razem wpadając do grobu. Natychmiast z niego wyjrzałem, by zorientować się w sytuacji i zobaczyłem Lokaja w płomieniach, wykonującego szaleńczy taniec w celu ugaszenia ognia. Gdy już myślałem z przerażeniem, że spłonie żywcem,
Ten wskoczył do studni, kilka drzew dalej. Po odgłosie pluśnięcia uznałem, że się uratował. Wróciłem wzrokiem na Ucję, która stała koło mnie. Wzdrygnąłem się. Twarz miała tak skrzywioną, że pomyślałem, że zrobiła sobie krzywdę. Fuj! Wódka! Skąd wiedziałaś, że ma przy sobie alkohol? Nie byłam pewna, czy to akurat alkohol, ale miałam taką nadzieję. Widziałam piersiówkę, jak nas wpuścił do domu. Była bardzo spostrzegawcza. W sumie, gdyby nie ona, nie znalazłbym też tego kołka. A co mówić o uratowaniu mi życia? Ocalony przez dziecko. Poczułem się jak kretyn. Dopiero w samochodzie, kiedy słońce chowało się już za blokami, zauważyłem, że było po 17. Docisnąłem gaz i pół godziny później byliśmy pod domem Zalewskich. Tym razem pani Zalewska zdawała się nas oczekiwać, choć po chwili domyśliłem się, że musiała wezwać karetkę i to na nią czekała. Z jej synem było coraz gorzej. Bez słowa wbiegłem na pierwsze piętro, po czym wpadłem do pokoju Krzyśka, gdzie od razu musiałem się uchylić przed lecącymi ku mnie długopisami. Odwróciłem się. Długopisy zostały rzucone z taką siłą, że wbiły się w ścianę jak noże. W momencie, jak Łucja wbiegła do pokoju, musiała odskoczyć, kiedy ku niej posunęło krzesło. Wyprostowałem się wpatrzony w chłopaka przede mną. Nie byłem pewien, czy to był wciąż Krzysiek, czy coś innego. Czy tak wyglądał ostatni etap nawiedzenia przez szeptuchę? Odszukałem wzrokiem świecę, której został zaledwie centymetr. Wyjąłem z kieszeni kołek i pokazałem go Krzyśkowi. Poznajesz to? Powiesz mi, co to jest? Krzysiek początkowo nie mógł skupić wzroku, ale gdy w końcu mu się udało, pobladł jeszcze bardziej i opadł na kolana. Dostałem to. Od kogo? Od Od Michała Głowackiego? Nie dał rady sformułować kolejnych słów, więc kiwnął tylko głową. Gdzie to znalazł? Wioska. Spojrzałem na niego zdezorientowany. Gapił się na mnie ze łzami w oczach. I w tym momencie również coś czarnego pojawiło się w kącikach jego oczu. Jakby smoła. Wioska. Niedaleko jego domu. Wioska z postu. Wioska, którą widział tylko Michał. Czy jeśli faktycznie była tylko wymysłem jego wyobraźni, to gdzie znalazłby tak dziwny przedmiot jak ten niezniszczalny kołek z imieniem, który nie wiadomo do czego służył? Gdzie jest Michał? W tym momencie dobiegł do mnie syk, który oznaczał, że knot się dopala. Rzuciłem się w stronę biurka w akompaniamencie wrzasku nastolatka, jak gdyby go zaczęto obdzierać ze skóry. Przyłożyłem kołek do ognia i doznałem kolejnego rozczarowania. Ten płomień również nie czynił mu żadnej szkody. Nagle Krzysiek wyrwał mi kołek i wyprostował dłonie, zaciskając je na kołku, którego ostrze zwrócił ku sobie. Spanikowany doskoczyłem do niego i w ostatniej chwili chwyciłem jego dłonie, zanim przebił sobie serce. Co ty robisz? Zwariowałeś? Zaparłem się stopami o nogi łóżka. Był cholernie silny jak na takiego drobnego sukinsyna. Wytrzeszczyłem oczy, kiedy zdałem sobie sprawę, dlaczego mógł być tak silny. Jakby wywołane moimi myślami, na ramionach chłopaka pojawiły się kościste dłonie o nienaturalnie długich palcach. To, co wcześniej uznałem za smołę, zmieniło kolor na żółtawy i zgęstniało. Serce na moment stanęło mi ze strachu. Czy to był naprawdę wosk? Naszła mnie głupia myśl, że spalanie się świecy oznaczało, że stopiony wosk zaczął się gromadzić w ciele ofiary, aż do momentu przelania, który następował po całkowitym wypaleniu się świecy. Po chwili jednak
Pomyślałem, jak bardzo od prawdy odbiegałaby ta teoria i zrobiło mi się słabo z nerwów. Odsuń się od niej! Krzyknęła niespodziewanie Lucja. Zerknąłem na nią. Wciąż stała w drzwiach. Od niej? Mruknąłem zdezorientowany. I kiedy wróciłem wzrokiem na Krzyśka, sam krzyknąłem. Tyle, że ze strachu. Kościste ręce miały właścicielkę. Teraz widziałem ją wyraźnie. Może nawet zbyt wyraźnie. Wychynęła zza pleców chłopaka, zupełnie jak jego cień. Odziana w czarną szmatę z szerokim kapturem narzuconym na szarawą twarz. Szeptucha. Widziałem ją po raz trzeci. Tak. Teraz zrozumiałem, że ta postać w sadzie to była ona, a przynajmniej jej cień. W tym momencie rozbrzmiał dźwięk dzwoneczka. Skrzywiłem się i potrząsnąłem głową, pewien, że miałem go tuż obok ucha. Szeptucha nagle przestała się uśmiechać, co tylko bardziej zdeformowało jej twarz. Uniosła kościstą dłoń ku mojej twarzy. Zesztywniałem, nie wiedząc, co robić. Gin! Wrzasnął nagle Krzysiek, przezwyciężając opór i zbliżając ostry koniec kołka do serca. Ale szeptucha była szybsza. Chwyciła dłońmi jego szyję i wykręciła ją o 360 stopni. Dźwięk łamanego karku sprawił, że sam jęknąłem i odczołgałem się do tyłu. Gdy Krzysiek opadł bezwładnie na podłogę, szeptucha wyprostowała się, ukazując się w swojej pełnej postaci, mającej niemal 2 metry wysokości. Byłem pewien, że teraz nas zaatakuje, ale ona tylko się uśmiechnęła, zachichotała i zniknęła, wraz z płomieniem świecy. Nie miałem nawet czasu na przeżywanie tego, czego właśnie byłem świadkiem, ponieważ w tym momencie pani Zalewska weszła i zaczęła przeraźliwie płakać. Musiałem się stąd wynieść. Sięgnąłem po kołek, ale zamarłem zdumiony, widząc, że ten zażarzył się, po czym zamienił w proch. Z niewiadomego powodu uspokoiło mnie to. Klątwa zniknęła. Wprawdzie zabrała swoje ofiary, ale tej konkretnej klątwy już nie było. Przeniosłem wzrok na Krzyśka i wzdrygnąłem się, widząc puste oczodoły z wylewającym się z nich zaschniętym woskiem. Nagle moich uszu dotarł dźwięk różnych syren. Zakląłem i pobiegliśmy do samochodu, zanim spotkaliśmy się z policją. Co teraz zrobimy? Straciliśmy jedyną poszlakę. Nie. Wiem, gdzie powinniśmy teraz jechać. Po tych słowach ruszyłem w kierunku Nicowa, rodzinnej miejscowości Michała. Zanim wyjechaliśmy z Krakowa, Lucja zaczęła narzekać, że umiera z głodu. Ja z kolei potrzebowałem się przebrać i też coś przegryźć, więc postanowiłem zatrzymać się na chwilę w swoim mieszkaniu. Podczas gdy Lucja brała prysznic, ja od niechcenia zapukałem do mieszkania 53. Potrzebuję dziewczęcych ubrań. Najlepiej na ciebie za małych. Zapłacę. Julia Zając zamknęła usta, chcąc mnie najwyraźniej najpierw przywitać, ale musiałem ją tak zszokować, że bez słowa zamknęła mi drzwi przed nosem. Przeczesałem dłonią włosy, zastanawiając się, czy nie powinienem był użyć innych słów. Moje ubrania były na Lucję za duże i niekoniecznie świeże, a Julia miała na tyle drobną figurę, że każde jej ubranie powinno na dziewczynkę pasować. Odwróciłem się, by wrócić do swojego mieszkania, kiedy usłyszałem szczęk poruszającej się klamki i drzwi do mieszkania 53 ponownie się otworzyły.
Julia spojrzała na mnie niepewnie, mając w rękach różowy komplet dresowy i białą koszulkę z wizerunkiem czarodziejki z Księżyca. Wątpiłem, żeby mieściło się to w zainteresowaniach Łucji, ale z wdzięcznością wziąłem ubranie. Sięgnąłem do portfela, ale drzwi zamknęły się i zapadła cisza. Postanowiłem nie tracić więcej czasu i wróciłem do mieszkania obok. Zapłacę jej przy innej okazji. Spodziewałam się po tobie czegoś godniejszego. Win moją nową sąsiadkę. Skończyłaś? Musimy jechać. Łucja doskoczyła jeszcze do lodówki i schowała do kieszeni dwa batoniki i butelkę wody. Mimo, że dochodziła 21, nie czułem zmęczenia, a do Nicowa było niecałe 300 kilometrów. Po jakiejś godzinie GPS zaczął wariować. Zresetowałem go, po czym wystawiłem na chwilę za okno, ale nadal miałem problem z połączeniem. Cholera! Uważaj! Zawołała nagle Łucja i wróciłem wzrokiem na drogę, cudem unikając zderzenia z jeleniem. Odetchnąłem głęboko i uspokoiłem się, patrząc w boczne lusterko. Jeleń stał w tym samym miejscu, gapiąc się na mnie świecącymi oczami. Takie spojrzenie u zwierząt zawsze wzbudzało we mnie lęk. Zerknąłem też we wsteczne lusterko i tym razem wcisnąłem gwałtownie hamulec, widząc na tylnym siedzeniu kobietę bez twarzy. Serce biło mi jak szalone. Nie chciałem się odwracać. Spotkanie ducha kobiety na pustej drodze było tematem wielu legend miejskich. Tyle, że najpierw tego ducha trzeba było przejechać albo zobaczyć na poboczu. A ja tylko omal nie rozjechałem jelenia. Chyba, że trafiłem na jakąś zmiennokształtną istotę, co po przygodzie z szeptuchą nawet by mnie nie zdziwiło. Wody. Usłyszałem ochrypły głos zza pleców. Co? Rzuciłem zdurniały i obejrzałem się. Julia Zając odgarnęła burzę włosów ze zmęczonej twarzy i spojrzała na mnie błagalnie. Jak słowo daję, mam ochotę wyrzucić cię w środku lasu. Co tu robisz? Zając zignorowała zarówno mój komentarz, jak i pytanie. Gdy oprzytomniała, od razu zainteresowała się nową właścicielką jej ubrań. Ojej, ale urocza. Nie wiedziałam, że ma pan córkę. Nie jestem jego córką. Kim jest ta wariatka? Sąsiadka. Nie miałem już nawet siły wściekać się na kolejnego pasażera na gapę. Ulga, że nie spotkałem innego stwora, była większa. Podaj mi choć jeden rozsądny powód, dla którego mam nie zostawić cię tu i teraz. Mogę cię też spokojnie oskarżyć o włamanie. Nie ma dowodów, że się włamałam. Ja z kolei mogę pana oskarżyć o porwanie. W to policja szybciej uwierzy. No, na pewno. Naczytałaś się za dużo książek. Raczej sama je piszę. Jestem autorką dość poczytnych kryminałów, które publikuję nakładem własnym. Na pewno słyszał pan o 102 sprawach dzielnicowego albo poszukiwanym i złapanym. Nie? Cóż, gorąco polecam. Przy obu współpracowałem z najwyższej klasy detektywami i medykami sądowymi. Bardzo chciałem zaznaczyć jej, że gówno mnie to obchodzi. Ale ona już była we własnym świecie i nie dała sobie wejść w słowo. W tym momencie przyznam, że jestem w trakcie zbierania materiałów do kolejnej powieści. Tym razem z tematyką nieco nadprzyrodzoną. Od zawsze szukam tego punktu kulminacyjnego. A legendy słowiańskie od zawsze królowały w moich zainteresowaniach. I nie pogardzę, jeśli... Czekaj. Czyli uczepiłaś się nas, bo chcesz zebrać materiały do swojej głupiej książki? Nawet nie wiesz, gdzie i po co jedziemy. Równie dobrze mogłem porwać to dziecko i właśnie wywożę je gdzieś do lasu. No, powodzenia. Zadrwiła Łucja. Zając natomiast się uśmiechnęła. Nie byle jakie materiały. Chodzi mi konkretnie o szeptuchy. No, wspaniale. Kolejna kula u nogi. Jak tego smarkacza pozbędę się po 3 dniach, tak tą musiałem jakoś spławić po drodze. Może zostawię ją w Nicowie. Kto wie. Skąd wiesz, że mamy coś wspólnego z szeptuchami? No, wiesz, ściany w bloku są dość cienkie.
czyli perfidnie nas podsłuchała. Lucja podsumowała naszą wiedzę o szeptuchach przed wyjazdem i tamta najwyraźniej to usłyszała. Wprawdzie Lucja nic nie wspominała o naszym spotkaniu z demonem, ale z jakiegoś powodu byłem przekonany, że zając uwierzyłaby w to tak, jak dziecko wierzy w istnienie świętego Mikołaja. Zając okazała się bardziej irytująca niż się spodziewałem. Trajkotała bez przerwy, jak Katarynka. Sam, będąc introwertykiem, który nieraz ma problem z krótką wymianą zdań twarzą w twarz, preferowałem grubiańskość Lucji niż klekoczącą zając. GPS siadł całkowicie, więc jechałem na wyczucie, dopóki nie trafiłem kilka razy na rozwidlenie dróg. Telefony też tutaj nie miały sygnału. W dodatku dalej nie widziałem żywej duszy, żeby chociaż zapytać o drogę. Skończyło się na tym, że zmęczony błądzeniem do 3 w nocy, zatrzymałem się na poboczu i postanowiłem się zdrzemnąć. Obudziłem się po kilku godzinach, nie pamiętając, czy śniłem. Wciąż było ciemno. Rozejrzałem się półprzytomny. Byłem w samochodzie sam. Włączyłem światła i rozejrzałem się po okolicy. Ale po Lucji i zając nie było śladu. Było mi to na rękę, ale fakt, że opuściły samochód w środku nocy na pustkowiu, był trochę niepokojący. Już miałem wysiąść, kiedy coś zobaczyłem. Jeleń. Jeleń jest mnóstwo i każdy wygląda tak samo. Ale po prostu wiedziałem, że to był ten sam jeleń, którego o mało nie przejechałem. Teraz też gapił się na mnie tymi świecącymi oczami, jakby chciał mnie nimi spalić. Chwyciłem kluczyki, ale nagle zorientowałem się, że nie trzymam kluczyków, tylko kawałek czarnego materiału. Zerknąłem na jelenia i ciarki mi przeszły po całym ciele. Jeleń stał na tylnych nogach, jak człowiek. Wyglądałoby to nazbyt absurdalnie, gdyby nie fakt, że przednie kopyta bardziej przypominały ludzkie dłonie. Doznałem większego szoku, kiedy w końcu zrozumiałem, co się działo. Jeleń zmieniał postać. Po kilku sekundach miałem przed sobą nie zwierzę, tylko wysoką, ubraną w czarną szatę, zakapturzoną postać. Przetrząsnąłem wszystkie skrytki, schowki i kieszenie, ale po kluczach nie było śladu. Ostatecznie wysiadłem i z bagażnika wyciągnąłem saperkę, czekając, aż ta suka podejdzie. Ona się jednak nie ruszyła z miejsca, tylko uśmiechała się w moim kierunku, bo nawet nie mogłem powiedzieć, że patrzyła, skoro nie miała oczu. Stała tak jeszcze z minutę, po czym odwróciła się i weszła w ciemny, gęsty las. Sam odczekałem kolejnych kilka minut, w razie gdyby wróciła, ale gdy tak się nie stało, wrzuciłem saperkę z powrotem do bagażnika, jakimś cudem właśnie tam, znajdując kluczyki. Nie wiedziałem, czy to były znowu halucynacje, ale najważniejsze, że się skończyły. Wsiadłem. Zamknąłem drzwi i ruszyłem ręką, by przekręcić kluczek, kiedy usłyszałem gdzieś obok siebie cichy chichot. Zesztywniałem, bojąc się poruszyć. Wtedy poczułem, że była tuż obok mnie. Nie musiałem tam patrzeć. Byłem pewien, że jej twarz znajdowała się ze 2 centymetry od mojego ucha. W momencie, kiedy rzuciłem się do drzwi, a szeptucha zadrapała mi szyję pazurami, obudziłem się. Drgnąłem, pewny, że znajdowałem się na jakiejś wysokości i spadłem. Ale to tylko moje ciało nie doszło jeszcze do siebie. Odchrząknąłem i przetarłem oczy, rozglądając się. Lucja spała w najlepsze na miejscu pasażera, a zając nie było w samochodzie. Spojrzałem przed siebie z obawą, ale nie dość, że nastał już dzień. To okolica wiała pustką. Już dzień? Umieram z głodu. Daleko jeszcze mamy? Sprawdziłem GPS, który z powrotem zaczął działać. Potrząsnąłem głową, marszcząc brwi. 2 godziny. Trochę zjechaliśmy z trasy. Co ci się stało?
spojrzałem na nią. Gapiła się na moją szyję. O co ci chodzi? Masz zadrapaną szyję, jakbyś wpadł w jakieś krzaki. Serce mi mocniej zabiło i szybko sprawdziłem to w lusterku. Miała rację. Po prawej stronie szyi miałem dwa długie zadrapania. Obawiałem się jednak, że to nie były krzaki. Nagłe pukanie do okna uświadomiło mi, że potrzebowałem opróżnić pęcherz, kiedy omal nie popuściłem ze strachu. Zając uśmiechnęła się i pomachała w stronę tylnych drzwi, żeby je odblokować. Trochę ponad 2 godziny później nawigacja oznajmiła, że dotarliśmy do celu. Wysiadłem i rozejrzałem się zdumiony. Jedyne, do czego dotarliśmy, to koniec drogi. Dosłownie stałem przed blokadą, za którą rozciągał się widok na pola. Nagle naszła mnie myśl. Czy Niców też byli w stanie zobaczyć nieliczni, jak wioskę Szeptuch? Tam. Musimy się trochę cofnąć i wjechać w leśną drogę. Nieopodal są znaki kierujące do miasteczka. Tak też zrobiliśmy, ale ostatecznie i tak nie było wjazdu do samego Nicowa. Ostatni znak oznajmiał, że w miejscowości obowiązuje zakaz 4-kołowych pojazdów. To było już tak absurdalne, że mnie zdenerwowało, ale nawet na siłę nie było gdzie się przepchnąć z samochodem, żeby go nie zniszczyć. Z jednej strony gęsty las, z drugiej spadek, dla odmiany również pokryty drzewami. Ostatecznie zaparkowałem na skromnym parkingu przy zakazie wjazdu. Poza moim były 3 inne samochody. Zapatrzyłem się na nie ocucony kroplą wody, która spadła mi na nos. Zbierało się na deszcz. Dobrze by było dojść do miasteczka, zanim lunie. Weszliśmy na wąską, wydeptaną ścieżkę prowadzącą w dół górki. Miasteczko musiało być położone na nizinie między górami. Bardzo niepokojące położenie, nie tylko pod względem stanów depresyjnych mieszkańców w związku z ograniczeniem dostępu do słońca. Na początku mijaliśmy tylko drzewa, natomiast potem zobaczyłem kawałek cywilizacji zdominowanej przez matkę naturę. Opuszczone tory obrośnięte wysoką trawą, pozostałości po budynkach, zrujnowany cmentarz ewangelicki. Zastanawiałem się, czy na te tereny też kiedyś rozciągało się miasteczko. Zatrzymałem się, żeby przeczytać napis na jednym z rodzinnych grobów, na którym nie było żadnego znicza, tylko jedna podniszczona lalka porcelanowa. Ale w tym momencie usłyszałem zając wołającą, że znalazła miasteczko. A tobie co się stało? Zapytałem, znajdując ją przy wąskiej asfaltowej drodze, która prowadziła jeszcze daleko w dół, gdzie już widać było zabudowania. Zając była cała w ziemi, a na jej rękach zobaczyłem skaleczenia. Wyglądała podobnie jak Łucja, gdy spotkałem ją pod szkołą. Upadłam. Na głowę? Chodźmy. Tu jest super. Widzieliście ten cmentarz po drodze? Jest taki... magiczny, chyba przeklęty. Magiczny czy przeklęty, wciąż mi się nie podobał. Zacisnąłem dłoń na przedmiocie w kieszeni, z którym nigdy się nie rozstawałem. Mimo że miałem ten odruch dość często, dopiero teraz Łucję to zainteresowało i wpatrzyła się w zardzewiały łańcuszek, który wychodził z mojej kieszeni i był przywiązany do szlufki spodni. Co to jest? Nic godnego twojej uwagi. Oj, no weź. Wiesz, że mogę ci to wykraść w każdej chwili. Westchnąłem i wyjąłem z kieszeni stary zegarek kieszonkowy. Łańcuszek i grawerowaną powierzchnię miał nieco zardzewiałą i porysowaną. Nie wiedziałem, że jesteś aż tak staromodny. To pamiątka rodzinna. Nie działa od lat. Moja matka kupiła to od wędrownego sprzedawcy antyków. Sprzedawcy antyków? Rzadko można takich dzisiaj spotkać. O takim jednym krążyły legendy w sierocińcu. Myślałem, że jesteś z ulicy. Każdy kiedyś gdzieś zaczynał. Ja w sierocińcu. Niestety po pożarze sierociniec zamknięto i wiele dzieci zostawiono samych sobie.
w tym mnie. To straszne. Który to był sierociniec? Nie kojarzę żadnego wielkiego halo o spaleniu domu dziecka w Krakowie. Bo to nie było nic wielkiego, przynajmniej według mediów. Nie wiem, kto za tym stał, ale skutecznie wszystkich uciszył. To było tak dawno, że nie pamiętam dokładnie nazwy, ale coś było ze Wszystkimi Świętymi. A może z jakimś innym świętym? Łucja pobiegła przodem. W oddali zobaczyłem przerzedzające się drzewa, które zaczęły odsłaniać pierwsze budowle. Urocze dziecko. Usłyszałem szept w uchu i wzdrygnąłem się. Zając zrównała ze mną krok, uśmiechając się szeroko. To nie jest moje dziecko. Sama słyszałaś. Wierzę, wierzę. Klepnęła mnie w ramię i pobiegła za Łucją. Ach, kobiety. Gdy zabudowań było już na tyle dużo, że uznałem, że w końcu wszedłem do Nicowa, zatrzymałem się, oceniając miasteczko. Zanim całkowicie wywiozłem nas do lasu, sprawdziłem w internecie ogólne informacje o tym miejscu. Miasteczko spokojne, bez skandali czy wielkich imprez, mające najwyżej 1000 mieszkańców. Teraz jednak wyglądało na opuszczone. Powodem pustych ulic mogła być wczesnowiosenna pogoda. Zerknąłem na niebo. Chmury podążyły za nami i zaczęły teraz gromadzić się nad Nicowem. Idąc między kamienicami, sklepami i małymi firmami, zrozumiałem, dlaczego nie było tu żadnego samochodu. Ulice były wprawdzie wyasfaltowane, ale zbyt wąskie, by pomieścić czterokołowy pojazd. Zauważyłem natomiast mnóstwo skuterów i rowerów. Choć najpewniej większość mieszkańców poruszała się po miasteczku na nogach. Gdy myślałem, że w ciągu kilku minut przeszedłem całe miasteczko, w oddali, nieco na odludziu, zobaczyłem kościółek. Zmrużyłem oczy, pewny, że zauważyłem kogoś na dzwonnicy. Ale zanim zdołałem się dokładniej przyjrzeć, usłyszałem swoje imię i zerknąłem w prawo. Zając i Łucja stały przy otwartych drzwiach kawiarni. Idzie burza, kolego. My lokalni nie przepadamy za nią. Powiedział właściciel, gdy zapytałem o powód pustych ulic. Ja i Zając dostaliśmy kawę, a Łucja pucharek lodów. Jest aż tak źle? Dzisiaj nie powinno być najgorzej, ale czasem jest urwanie nie tylko głowy. Już nieraz sprzątaliśmy drzewa z ulic i wymienialiśmy dzwonnicę. Swego czasu była drewniana. A was co tu sprowadza? Nie miewamy często gości. Zwykle są to bliskie rodziny kogoś z mieszkańców, choć i takich jest mało. Bo albo rodziny mieszkają w Nicowie od pokoleń i nie wyjeżdżają, albo kontakt się z nimi nagle urywa. No ja właśnie przyjechałem w sprawie urywania się kontaktu. Kojarzy pan rodzinę Głowackich? Mają nastoletniego syna, Michała. Głowaccy? Pewnie. Stary wyjadacz Głowacki jest kościelnym niemalże od pieluszki. I zapewne będzie nim, dopóki będzie mógł samodzielnie chodzić. Ale nie kojarzę, żeby mieli syna. Jak to? Wprawdzie mieli kiedyś synka, ale utonął w pobliskim jeziorze, dawno temu. Po jego słowach zapadła cisza, przerywana skrobaniem przez Zając w notatniku, która mruczała pod nosem coś w rodzaju ciekawe, bardzo ciekawe. Chwileczkę, mają jeszcze jedno dziecko. Zapomniałem o nim, bo nie chwalą się nim zbytnio. Ale to on już tutaj nie mieszka, z tego co mi wiadomo. Tak, tak, o tego mi chodzi. Wiem, że mieszkał w Krakowie, ale straciłem z nim kontakt. Ostatnią informację o nim mam, że przed zniknięciem znajdował się niedaleko Nicowa, więc założyłem, że może złożył wizytę w domu rodzinnym. No, wątpię, kolego. Co pan ma na myśli? Wszystkie rodziny, które mieszkają w górze miasteczka, są, delikatnie mówiąc, dziwne. Fakt, wszyscy lubią starego Głowackiego i wszyscy chodzą do tego kościoła. Ale nie wtrącamy się w życie tych rodzin. Chce pan powiedzieć, że rodzina Głowackich jest patologiczna? Nie wnikam. I ty, kolego, też razy ci nie wnikaj.
Miasteczko jest spokojne i kulturalne i takie chciałbym, żeby pozostało. Możecie przeczekać tu burzę. Przyniosę wam koce. Dzisiaj i tak już nie będę miał klientów. Ale zaraz jak się wypogodzi, wyjedźcie stąd. Dobrze wam radzę. Odszedł, zanim zdołałem zapytać go o szeptuchy. Uznałem, że i tak nie ma sensu pytać o nieprzypadkowego mieszkańca. Najlepszym źródłem informacji będą głowaccy. Położyłem się na ławie przy oknie. Okryłem kocem i zapatrzyłem się na zachmurzone niebo, które co jakiś czas rozjaśniały błyskawice. Już przymykałem oczy, kiedy wyczułem nad sobą czyjąś obecność. Zerknąłem w lewo, ale nade mną nikt nie stał. Łucja i Zając spały obok siebie na ławie koło barku w głębi kawiarni. Spojrzałem w prawo i zamarłem. Obecność, którą wyczułem, była osoba stojąca za oknem. Była niewysoka, w granatowym płaszczu przeciwdeszczowym. Twarz miała ukrytą pod dużym, starym rondem kapelusza. W pewnym momencie przyłożyła dłoń do szyby i naparła na nią, jakby chciała się włamać. Podskoczyłem na ławie, żeby dać znać właścicielowi, ale osoba w płaszczu przeciwdeszczowym opuściła rękę, po czym odeszła szybkim krokiem. Tknięty jednocześnie uczuciem niepokoju i ciekawością, podążyłem za nią, chwytając po drodze jeden z parasoli, który najpewniej zostawił któryś z klientów. Nicuf w deszczu podczas burzy wyglądał znacznie upiorniej. Byłem ciekaw, czy atmosfera w tej wiosce, w której był Michał, była podobna. Również miała wyglądać na opuszczoną. Przeszedłem na drugą stronę i się rozejrzałem. Po kobiecie w płaszczu nie było śladu. Zatrzymałem wzrok na sklepie odzieżowym, przed którym stałem. Zza szyby przyglądała mi się młoda dziewczyna. Gdy zrobiłem w jej stronę krok, szybko zasunęła żaluzję. Wiedziałem, że niektóre wsie nie lubiły ludzi z zewnątrz, ale pierwszy raz spotykam się z takim traktowaniem w miasteczku. Coś musiało tu być na rzeczy. W tym momencie usłyszałem chlupot, jakby ktoś biegał przez kałużę. Spojrzałem na drogę prowadzącą w górę do kościoła i zauważyłem tę kobietę. Bez wahania podążyłem za nią. Będąc w połowie drogi pod górę, zatrzymałem się zdyszany, pewny, że znowu ją zgubiłem. Odwróciłem się, by wrócić, kiedy poczułem uścisk na lewym przedramieniu. Nie szukaj. I tak tego nie znajdziesz. Nie szukaj. Szukaj. Przypomniałem sobie szept, który usłyszałem zza drzwi Krzyśka Zalewskiego i ciarki przeszły mnie po plecach. Teraz, jak o tym pomyślałem, uświadomiłem sobie, że tamten szept nie należał do niego. Czego mam nie szukać? Kim pani jest? Wie pani coś o szeptuchach? Usłyszawszy moje słowa, uniosła na mnie wzrok. Była to starsza kobieta o podkrążonych i przekrwionych oczach, jakby nie spała od tygodnia. Próbowała mi się wyrwać, ale uparcie jej nie puszczałem. Wtedy zaczęła przeraźliwie wrzeszczeć, jakbym zaczął ją obdzierać ze skóry. Hej! Co tam się kurwa dzieje? Usłyszałem krzyk z najbliższego domu i odgłos ładowania broni. Puściłem kobietę i już miałem dać nogę, kiedy zobaczyłem ją na końcu drogi, tuż naprzeciwko kościoła. Cholerna szeptucha. Wyglądała dokładnie tak jak ta, którą widziałem w sadzie. Przetarłem oczy, żeby jakoś wyrwać się z tej iluzji. I gdy ponownie spojrzałem na górkę, nikogo tam nie było. Ale wciąż byłem w tym samym miejscu. Albo tym razem halucynacje objęły tylko ten krótki moment, albo to wcale nie były zwidy. Zbiegłem w dół do centrum, słysząc ostrzegawczy wystrzał z dubeltówki. Właściciel kawiarni nie żartował, mówiąc, że mieszkańcy z okolic kościoła są dziwni.
Może nawet nie tyle dziwni, co nieprzewidywalni, niebezpieczni. Wpadłem do kawiarni, trzaskając drzwiami, czym przestraszyłem dziewczynę. Gdzie byłeś? Myślałam, że stchórzyłeś i dałeś nogę sam. Tak, dałem nogę, ale przed wariatem z dubeltówką. Ta kobieta, staruszka w granatowym płaszczu przeciwdeszczowym i wielkim kapeluszu, kim ona jest? A dlaczego miałbym ci powiedzieć? Proszę, naprawdę chcę stąd wyjechać najszybciej, jak to możliwe. Nie zrobię jednak tego, jeśli nie dowiem się, co się stało z Michałem. Myślę, że ta kobieta coś wie. Ona nic pożytecznego ci nie powie. Nazywamy ją Pomylona Ilona. Dzieciaki wymyśliły to przezwisko i jakoś tak zostało. Mieszka w chałupie tuż za cmentarzem na tyłach kościoła. Krótko mówiąc, to wariatka. Ile to razy władze, nawet sam burmistrz, próbowali ją wysiedlić. W końcu poddali się i czekają, aż sama sobie umrze. Nie jest niebezpieczna, ale jest uparta. Nieprzyjemna i lubi rozsiewać dziwne plotki. Na przykład jakie? Jej ulubiona to ta o nawiedzonym borku, na wschód od jej zamieszkania. Sama tam chodzi po zbiory i twierdzi, że jest zielarką, a nikogo do tej pory nie uleczyła. Niektórzy twierdzą, że jest bardziej wiedźmą niż zielarką i chodzi do tego borku rzucać klątwy na mieszkańców. Skoro rzuca klątwy, to ktoś musiał na tym ucierpieć, nie? Ludzie chorują i umierają, jak wszędzie. Więc na co ktoś miałby doszukiwać się drugiego dna w pochodzeniu choroby i przyczynie śmierci? Słyszał pan o szeptuchach? Liczyłem, że odpowie, że nic o nich nie wie. Że każe mi szukać gdzieś indziej. Nie używaj tutaj tego słowa. One są jak pijawki. Gdy zaczniesz się nimi interesować, przyczepią się do ciebie i nie puszczą aż do twojej śmierci. Nie szukaj o nich informacji. Niczego nie szukaj. I co najważniejsze, nie zapalaj świecy. Dlaczego? O co chodzi z tymi świecami? Zapalenie świecy oznacza zaproszenie. Gdy ona się pojawi, świeca zostaje przez nią zdmuchnięta. Zapada wówczas ciemność. Nie tylko wokół ciebie, ale i w tobie. Ciemność we mnie. Możliwe, że to spotkało kolegów Michała. Zapalili świece po zdobyciu przeklętego przedmiotu z wioski i to przywołało do nich szeptuchę. Tylko czy ja też byłem już przeklęty? Pamiętam, że zapaliłem świece podczas zaciemnienia w mieszkaniu. Nie przypominam sobie jednak, żeby ktoś je zdmuchnął poza mną. Dez, deszcz przestał padać. Powiedziała Łucja, wskazując na okna. Bez słowa zebrałem swoje rzeczy i wyszedłem z kawiarni. W tym momencie poczułem jeszcze pilniejszą potrzebę załatwienia tej sprawy jak najszybciej i wyniesienie się stąd. Zatrzymałem się gwałtownie na środku ulicy. Idiota. Po cholerę to robiłem. Po cholerę się tym przejmowałem i wciąż tu byłem. Policja powinna się zajmować zaginionymi osobami, a nie jakiś pismak internetowy. Skierowałem się w lewo, wracając do samochodu, kiedy po raz kolejny musiałem się zatrzymać. Znowu to słyszałem. Rozejrzałem się rozeźlony. Skąd dochodził ten piekielny dźwięk dzwoneczka? Wedle rozkazu naszej najwyższej, nakazuję ci... Ponownie usłyszałem echo słów w głowie, choć tym razem nic nie zobaczyłem. Wedle zasady naszej najwyższej, obiecuję ci... Spojrzałem na kościół. Byłem pewien, że szepty pochodzą właśnie stamtąd. Zrobiłem krok w tamtym kierunku i znowu zamarłem. Chyba jednak cię nawiedziły, talent, pomyślałem. Z widy... Koszmary. Z reguły aż tak popieprzonego dnia nie miewasz. Jak szybko się nie zdecydujesz, to twoja sąsiadka złamie nos.
Usłyszałem głos Lucji i obejrzałem się na nie. Zając stała tuż za mną, trzymając się za nos. Obstawiałem, że szła tak blisko mnie, że z każdym razem, jak się zatrzymywałem, to na mnie wpadała. Byłem tak zaabsorbowany własnymi myślami, że ani razu tego nie poczułem. Tak, już zdecydowałem. Odparłem i ruszyłem w stronę kościoła. Tym razem droga wlekła się niemiłosiernie. Przez moment miałem nawet wrażenie, że weszliśmy w jakąś dłuższą i bardziej stromą dróżkę, ale zaraz zobaczyłem dom, przy którym omal nie zaliczyłem kulki w łeb. Spojrzałem przed siebie. Mimo, że teraz nikogo tam nie było, cały czas miałem wrażenie, że albo ta baba, albo szeptucha w każdej chwili na mnie wyskoczy. Gdy dotarliśmy na samą górę, zadrżałem przez nagły powiew zimnego wiatru. Przypomniałem sobie podobną sytuację w Iluzji, w sadzie Urbańczyków. Ale tutaj to nie było niczym dziwnym, jako że znaleźliśmy się na wyższym poziomie i wokół nas było mniej zabudowań niż w centrum. Odwróciłem się. Lucja wyglądała na zaniepokojoną, a zając cały czas coś kreśliła w swoim notesiku. Zatrzymaliśmy się na rozwidleniu dróg. Na prawo od nas znajdował się kościółek. Naprzeciwko ciągnęła się droga w głąb osiedla z domami jednorodzinnymi, a droga na lewo od nas zamieniała się w pewnym momencie w leśną ścieżkę, prowadzącą do rzekomo nawiedzonego borku. Ta babka mieszka za kościołem, nie? To na co czekamy? Naszym pierwszym celem są Głowaccy, więc od nich zaczniemy. Stary Głowacki jest podobno kościelnym. Jest południe. Może akurat jest w kościele. Zaczekam na was koło cmentarza, odezwała się zając. Nie chcesz zobaczyć kościoła? Myślałem, że podniecają cię mistyczne rzeczy w takich miejscach jak Niców. Ile kościołów to ja już widziałam. Ta książka ma być w nieco innej atmosferze. Cmentarz jest bardziej klimatyczny. Wzruszyłem ramionami i weszliśmy z Lucją na teren kościoła. W pewnym momencie usłyszałem za sobą chichot. Odwróciłem się, ale zobaczyłem tylko zając machającą do mnie z uśmiechem. Pokręciłem głową i wszedłem do środka. Kościół wewnątrz wyglądał bardzo podobnie jak z zewnątrz, na stary i zaniedbany. Przyczyną był najprawdopodobniej brak budżetu na remont. Mimo zaniedbania konstrukcyjnego i przenikliwego zimna pochodzącego od kamiennych ścian, były w nim oznaki życia. Przede wszystkim nie było tu krzty kurzu, a drewniane ławki niemal się błyszczały. Jedna rzecz bardzo rzucała się w oczy, mimo że już mnie nie dziwiła. W kościele nie było świec. Zamiast nich były lampy górnicze, które oświetlały ołtarz i kilka innych miejsc w kościele. To tylko mnie przekonało, że szeptuchy miały swoje miejsce w lokalnych legendach Nicowa. Po kilku minutach uświadomiłem sobie, że byłem sam. Rozejrzałem się i zobaczyłem Lucję badającą jeden z konfesjonałów. Zostawiłem ją samą sobie i zająłem się ołtarzem. Nie byłem szczególnie religijny, więc nie czułem się niepewnie wchodząc z butami w takie miejsca. Wiedziałem jednak, z czego mniej więcej kościół się składał, bo moi rodzice są zagorzałymi katolikami i jak byłem dzieckiem, to chodziliśmy na mszę razem. Mensa ołtarzowa była zwykłym kamiennym stołem, który zbyt dosłownie przywodził na myśl ołtarz, na którym składało się ofiary niekoniecznie ze zwierząt. Miałem również wrażenie, że były na nim ślady krwi i cięć, ale to mógł być efekt słabego oświetlenia. Odwróciłem się. Nastawą ołtarzową była tutaj płaskorzeźba przedstawiająca ukrzyżowanego Jezusa. Nie była szczególnie ozdobna i tym bardziej nie przyciągała większej uwagi. Sama atmosfera tutaj wydawała się zbyt ponura w porównaniu do kościołów w innych miejscowościach. Naprawdę mieszkańcy chętnie tutaj przychodzili? Ani kroku.
Usłyszałem nagle niski głos za plecami i jednocześnie coś zostało do nich przyłożone. Zanim sam wpadłem na to, co to mogło być, dobiegł mnie odgłos zwolnienia blokady broni palnej, której lufę musiałem mieć przyciśniętą do łopatki. Tylko spokojnie. Masz tupet włamywać się tutaj, szczelu. Brakowało ci łupu w mieście? Ach, żeby jeszcze było tu co kraść. Nie chcę nic kraść. Szukam kogoś. Gaty se przeszukaj. Nikogo tu nie znajdziesz. Wynocha! Pan jest starym Głowackim, prawda? Liczę do trzech. Raz. Też nie chcę tu być, ale szukam Michała Głowackiego. Zaginął kilka dni temu i poproszono mnie... Michała? Kim ty do cholery jesteś? Odwróciłem się przodem do niego. Był starszy niż myślałem, choć może to gęsta biała broda, długie włosy spięte w kucyk i potężna blizna pod prawym okiem dodawały mu lat. Nazywam się Dezyderiusz Talent. Jestem pana daleką rodziną, a Michał jest moim kuzynem. To twoje prawdziwe imię? Tak. Popieprzyło teraz tych ludzi nazywać dzieciaki byle jak. Pies by wścieklizny dostał, gdyby go tak nazwać. Czy posiadanie broni w Nicowie jest dozwolone? Pyskate to jak to miastowi. Skąd pan wie, że nie jestem stąd? To nie jest wieś, ale mieścina mała, szczylu. Tutaj wszyscy się znają jak znoszone skarpetki. Stąd na pewno nie jesteś. Ze wsi tym bardziej. Nawet śmierdzisz miastem. Mimo wszystko do tego miasta chcę szybko wrócić. Chcę tylko odnaleźć Michała, albo chociaż potwierdzić, że jest cały i zdrowy. Co ci tak na nim zależy, co? Znasz go w ogóle? Może kiedyś się z nim widziałem, ale nie pamiętam go. Na pewno jest moją rodziną. Poza tym ktoś od was napisał do mnie maila z prośbą o jego odnalezienie. Czy to był pan? Pan napisał tego maila? Jak nie, to proszę mnie zaprowadzić do ojca albo matki Michała. Nic tu po tobie. Spadaj do domu. Nie proszę o wiele. Chcę tylko... Prosisz o bardzo wiele. Nikt od nas nie napisał tego maila. To znaczy? To najzwyczajniej niemożliwe, żeby jakiś inny Głowacki do ciebie stąd napisał. Ale dlaczego? Dlatego, że nie żyją. Krótko mówiąc, na twój mały miastowy móżdżek. Jestem ostatnim Głowackim w tej mieścinie. Nie żyją? Od jak dawna? Jakieś półtora roku. Półtora roku? Jak na złość nie mogłem sobie teraz przypomnieć, czy faktycznie nie było adresata w tym mailu. Może to żaden z Głowackich nie napisał. Może ktoś inny z Nicowa. Tylko po co? Idź panikować gdzie indziej, szczylu. To święte miejsce. Kim są szeptuchy? Walnąłem prosto z mostu. Widząc, że starzec zamarł, kontynuowałem. Wiesz, kim są, prawda? W tym momencie rozległ się metaliczny odgłos, jakby ktoś uderzył w coś garnkiem, po czym starzec upadł na twarz. Za nim stała Łucja, trzymając nad głową metalową miskę, zapewne kropielnicę. Co jest? Planowałaś go ogłuszyć czy zabić? On ma z 95 lat. Jego wina, że ma słaby łeb. Puls na szczęście miał, choć słaby. Postanowiliśmy poczekać chwilę, aż się obudzi. Ej, a jak naprawdę go zabiłam? Co mnie to obchodzi? To twoja rodzina. Nie znam człowieka. Bez niego dowiemy się o Michale i szeptuchach? Fakt. Zostaje nam ta babka z nawiedzonego borku. Łucja westchnęła i szturchnęła Głowackiego kawałkiem patyka. Starzec zaklął i usiadł, masując tył głowy. Ach, kolejny szczyl. Świetnie. Zacznę stawiać pułapki na niedźwiedzi, na takich jak wy. Jak nie macie więcej pytań, wynoście się. Nie, wynoście się, nawet jak macie te pytania. Nie wkurzajcie mnie bardziej. Wciąż czekam na odpowiedź na moje ostatnie pytanie. Nie udawaj, że nie pamiętasz. Powiedz mi, co o nich wiesz. Dość szybko zapomniałeś o szacunku do starszych od siebie. Na szacunek trzeba zasłużyć. Nastąpiła chwila ciszy, po czym starzec nagle wybuchnął ochrypłym śmiechem. Jak przestał się zanosić, wypchał mnie i Łucję na zewnątrz. Drzwi zaryglował od środka, bocznych i tylnych nie było. Wrzasnąłem ze złości, kopnąłem ścianę. Idę po Julię.
Zawołała Łucja i pobiegła w stronę tyłów kościoła, zanim zdołałem ją zatrzymać. Westchnąłem i usiadłem na kamiennej ławce pod klonem, tuż przy furtce. Byłem tak wkurzony brakiem jakichkolwiek postępów w śledztwie i samym zachowaniem starego Głowackiego, że faktycznie lepiej, żeby to Łucja poszła po te paple. Gdy ich nieobecność przeciągała się, położyłem się na ławce i miałem zamiar zdrzemnąć się, gdy usłyszałem dzwoneczek. Otworzyłem szybko i szeroko oczy, jak na rozkaz. Powoli podniosłem się do pozycji siedzącej i spojrzałem w stronę nawiedzonego borku, z którego dochodził ten dźwięk. W sumie najpierw powinienem pytać mieszkańców, czym do cholery były te dzwonki, a nie szeptuchy. Doprowadzały mnie tak samo do szału, jak niewiedza o tych wiedźmach. Przeszedłem przez furtkę i zatrzymałem się, mając nadzieję, że dźwięk dochodził jednak z okolicy przed borkiem. Ale im bliżej byłem drzew, tym byłem pewniejszy, że odgłos prowadził mnie w głąb borku. Zakląłem pod nosem i podążyłem za dzwoneczkiem, nawet nie wiedząc, czy to była jawa, czy już halucynacje. Im dalej w bór, tym robiło się ciemniej. Spojrzałem ku górze. Znowu zbierało się na burzę. Ze wszystkich pór roku Głowacki musiał sobie wybrać wiosnę na zaginięcie. Po kilkunastu minutach marszu zatrzymałem się wraz z burzowym pomrukiem nieba. Stałem przed niskim drewnianym ogrodzeniem, za którym znajdowały się drewniane posągi jakichś postaci. W centrum ogrodzonego obszaru znajdował się niewielki, kryty ołtarzyk, na którym stał pusty talerzyk. Zbieg okoliczności? Nie sądzę. Już miałem przekroczyć ogrodzenie, żeby w końcu przyjrzeć się ołtarzykowi, kiedy zamarłem, prawie tracąc równowagę. Zza ołtarzyka ktoś wyszedł, po czym ukląkł przed nim tyłem do mnie. Była to ta starsza kobieta w granatowym płaszczu przeciwdeszczowym, pomylona Ilona. Obszedłem ją ostrożnie. Nie zwracała na mnie uwagi. Zaabsorbowana jakąś dziwną modlitwą, która równie dobrze mogła być rzucaną przez nią klątwą. Nie chcąc być ofiarą tej jej klątwy, chciałem odejść, kiedy usłyszałem jej niski, ochrypły głos. Święty Gaj. Spojrzałem na nią. Nie patrzyła na mnie. Miała wciąż zamknięte oczy, więc nawet nie wiedziała, do kogo mówiła. Aha. Zrobiłem kolejny krok ku wyjściu, kiedy znowu się odezwała. Nikt nie wie, kiedy powstał. Święty Gaj był dla Słowian... Święty? Zabawne z ciebie, człowieczek. Był nie tylko święty i tylko lokalni to zrozumieją. Wielka szkoda, że czasy świetności tego kultu już minęły. Ale pani kontynuuje tę tradycję, prawda? Tradycja już dawno przeminęła. Wiara pozostała. Jednak czy na pewno wiemy, dokąd zmierzamy? Nie wiedziałem, czy zmieniła nagle temat, czy to było pytanie, na które tylko ona znała odpowiedź. Zaraz potem wstała i spojrzała na mnie. Wytrzeszczyła oczy, jakby zobaczyła mnie pierwszy raz w życiu. Wtem zaczęła coś jęczeć do siebie, po czym krzyknęła kilka razy i rzuciła się do ucieczki, prawie przewracając się przez płotek. Chciałem jej pomóc, ale kopnęła mnie w twarz i upadliśmy na trawę po dwóch stronach ogrodzenia. Proszę poczekać! Zawołałem i urwałem, widząc, że pomylona Ilona zatrzymała się w pół kroku, gapiąc się na kogoś przed sobą. Podążyłem za jej wzrokiem i ujrzałem Łucję z zając. Tu jesteś. Kto by pomyślał, że masz odwagę wejść sam do nawiedzonego borku? Kto to jest? Zapytała zając z ciekawością, ruszając w naszą stronę. W tym momencie babka wrzasnęła, przez co wszyscy zamarliśmy. Demon! Odejdź! To święte miejsce! Zawołała i wycelowała palcem w zając. Co to za wariatka? Co się dzieje? Znają pani? A ty znasz ją? Nie pozwolę ci zbezcześcić świętego Gaju.
powiedziała ostro staruszka i wyciągnęła coś z kieszeni, kierując w stronę zając jak krzyż. Dźwięk, który wydał przedmiot w rękach kobiety, sprawił, że włosy mi stanęły na karku. To był dzwoneczek na rzemyku. Dokładnie taki sam, który słyszałem do tej pory. Tylko jakim cudem? Czy to możliwe, żeby ta babka była też przy domu Urbańczyków? Otworzyłem usta, by zapytać babkę, o co jej tak naprawdę chodzi i dlaczego się tak zachowuje, ale uprzedził mnie cichy śmiech. Szybko znalazłem jego źródło, zatrzymując wzrok na zając. Głowę miała pochyloną, ale byłem w stanie dostrzec jej wyraz twarzy. Uśmiechała się bardzo szeroko. Tak szeroko, że to było niemożliwe, żeby skóra twarzy mogła się aż tak rozciągnąć. Znalazłaś mnie, wyszeptała zając, ale głos miała przerażający. Podniosła głowę i cofnąłem się gwałtownie, widząc jej oczy. Były pozbawione źrenic i tęczówek. Same białka. Jakby faktycznie była jakimś demonem. Szeptucha. Ale jak? W tym momencie Łucja rzuciła się na szeptuchę i obie potoczyły się na kamienie. Dziewczynka była jednak za słaba i za lekka, więc szeptucha rzuciła nią jak szmacianą lalką. Złapałem ją jeszcze jak była w powietrzu, przez co oboje upadliśmy. Zwariowałaś? Co sobie myślałaś? Nie biję, szepnęła Łucja z przerażeniem, gapiąc się na zając z otwartymi ustami. Co? Jej serce. Nie bije. Zrobiłaś to tylko po to, żeby sprawdzić... Mądra dziewczynka. Czas prawie minął. Niedługo to ciało będzie bezużyteczne. Odezwała się szeptucha, wstając i przyglądając się swojej pokaleczonej ręce. Ciało. Zrobiło mi się słabo ze strachu i obrzydzenia. Demony przejmujące ciała nieszczęśników, by wyżyć. Wycharczała pomylona Ilona, dzwoniąc dzwoneczkiem. Tracisz czas, babko. To dawno straciło swoje znaczenie. A ja cię znam. Niedomira. Niedomira? Czy to było imię szeptuchy? Brzmiało starosłowiańsko. Wiedza staruszki nie zadowoliła szeptuchy, ponieważ grymas złości tak wykrzywił jej twarz, że bardzo teraz przypominała swoją prawdziwą postać, którą widziałem u Krzyśka. Następnie rzuciła się na babkę z ostrymi jak brzytwa pazurami, przybijając jej klatkę piersiową na wylot. Nie! Niedomira strząsnęła z ręki ciało pomylonej Ilony, jakby ta była pajęczyną, która przypadkiem znalazła się na demonicznej ręce. Dopiero teraz zobaczyłem, że skóra zaczęła jej się zmieniać, jakby gnić. Zanim jednak zdołałem dostrzec więcej szczegółów, szeptucha pognała ku mnie. Już miał mnie spotkać ten sam los co babkę, kiedy poczułem uderzenie w łydki i upadłem z impetem na plecy, przez co brakło mi przez chwilę tchu. Szeptucha przeleciała nade mną. Szybko obróciłem się na brzuch, by zobaczyć, gdzie była. Zatrzymała się niedaleko ode mnie, tyłem do mnie. Gdzieś obok usłyszałem znajome kliknięcie ładowanej broni. Jak długo? Od kiedy zając? Od kiedy? Tak, od kiedy? Od jakiegoś czasu, panie Talent. Istota była z nami, od kiedy tylko weszliśmy do Nicowa. Była z nami w kawiarni. Spała obok nas. Była w pobliżu cały czas. Wtem zrozumiałem, że możliwe, że rozpoznałbym, że coś było z nią nie tak, jeśli bym faktycznie znał zając. Po upadku w lesie zachowywała się nieco inaczej niż kilka minut wcześniej w samochodzie. Ale w życiu bym nie pomyślał, że to dlatego, że została zabita i potem opętana przez ducha, który pewnie dopiero przyzwyczajał się do jej ciała. Uważaj! Usłyszałem głos starego Głowackiego, po czym poczułem na gardle żelazny uścisk. Szeptucha uniosła mnie nad ziemię, chcąc albo udusić, albo złamać mi kark. Gdy usłyszałem chrobotanie, jakby moje kości zaczęły się kruszyć,
Nie miałem powietrza w płucach. Niedomira nagle wytrzeszczyła oczy i otworzyła szeroko usta, jakby sama zaczęła się dusić. Nie miałem pojęcia, co jej było, ale dzięki temu puściła mnie i upadłem na ziemię. Mogłem się jedynie gapić przed siebie. Szeptucha zgięła się w pół, wydając skowyczące, urywane dźwięki. Następnie dobiegły do mnie odgłosy wystrzału i kilka kul wbiło się w ciało Julii Zając. Ktoś mną poruszył. Ostatnią rzeczą, jaką zobaczyłem, był wściekły wzrok Niedomiry, która syknęła głośno i z ciała Zając uleciał czarny dym, po czym upadło na ziemię, nieruchomiejąc. Zając na pewno nie szukała takiego punktu kulminacyjnego w swoim życiu. Potem najprawdopodobniej straciłem przytomność, bo następne, co pamiętam, to leżenie na ławce w kościele. Wzdrygnąłem się na dźwięk kroków. Spojrzałem w prawo, widząc starego Głowackiego niosącego szklankę wody, którą wcisnął mi gwałtownie w dłonie. Dziękuję. Nie wiem, czy masz szczęście, że żyjesz, czy twoje życie jest do dupy, że w ogóle coś takiego cię spotkało. Ale ostrzegałem, żebyś się w nic nie mieszał. Ma na imię Niedomira. Tak. W sumie powinniśmy się cieszyć, że spotkaliśmy tylko ją. Co masz na myśli? Cztery siostry, zwane niekiedy czterema siostrami zagłady, inteligentnie inspirują się Nowym Testamentem. Tomira, Łękomira, Niedomira i Czembira. Z czego Tomira była najstarsza, a Czembira najmłodsza. Legenda o nich jest tutaj bardzo dobrze znana. Za życia były jednymi z najpotężniejszych szeptuch, jakie poznał świat. Najprawdopodobniej było to pod koniec XVII wieku. Z początku były szanowanymi zielarkami. Leczyły i pomagały. Z czasem jednak Tomira zaczęła się interesować czarną magią, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Potem doszły najróżniejsze rytuały, które zainteresowały również pozostałe siostry. Gdy ich sekret został odkryty, mieszkańcy wsi byli bezlitośni. Spalili je na stosie tego samego dnia. Podobno z zemsty. Tomira rzuciła klątwę na przyszłe pokolenia wieśniaków, właśnie związaną z ogniem. Stąd najprawdopodobniej motyw świecy, która odgrywała ważną rolę w życiu szeptuch. Nikt nie wie, na czym dokładnie ta klątwa polega. Jednak przy każdej ofierze zemsty sióstr zawsze stał pojemniczek albo świecznik po wypalonej świecy, a z pustych oczodołów ofiary wypływał wosk. Czy jest jakiś sposób, żeby się ich pozbyć? Nie mam pojęcia. Ale podobno jest jedyna rzecz, która może być w stanie je powstrzymać. Nazywają to świecą szeptuchy. Obudziłem się w środku nocy. Było zimno. Westchnąłem i wywlokłem się z łóżka, zamykając okno. Gdy chciałem wrócić do łóżka, przez uchylone drzwi usłyszałem hałas. Coś się przewróciło. Zaintrygowany wyjrzałem na korytarz. Na parterze świeciło się światło. Rodzice nie spali? Ale było już po drugiej w nocy. W tym momencie zagrzmiało, ale byłem zbyt skupiony na skradaniu się, żeby się przestraszyć. Gdy podszedłem do balustrady, mogłem usłyszeć urwane słowa. Brzmiały jednak jak szepty w innym języku, więc ich nie zrozumiałem. Powoli zszedłem na dół, po czym zatrzymałem się, obejmując ramionami. Przez moje bose stopy przebiegły szpilki zimna. Dlaczego było tu tak zimno? Było przecież lato. Z jakiegoś powodu zacząłem się bać. Mamo? Tato? Szepty robiły się coraz głośniejsze, gdy zbliżałem się do salonu.
światło, które widziałem z góry, mrugało. Czy to były świece? Wziąłem głęboki wdech. Mam! Wielka ręka przesłoniła moje usta i wsadziła do szafy w przedpokoju. Tata! Ojciec przyłożył palec do swoich ust i pogłaskał mnie po głowie. Następnie uśmiechnął się i powoli zamknął szafę. Teraz przypomniałem sobie, że nie wyglądał wtedy za dobrze. Był bardzo blady i pokryty czymś ciemnym. Byłem jednak wtedy za mały, żeby to zrozumieć. Gdy ojciec zostawił mnie w szafie, pobiegł do salonu, po czym od razu usłyszałem drugi odgłos, jakby coś upadło. Zacisnąłem ręce na kolanach. Przez chwilę była cisza, więc postanowiłem ich poszpiegować. Szafa w przedpokoju była tak zbudowana, że przez górę mogłem dostać się do wbudowanego w domu tunelu, który wykorzystaliśmy jako dodatkowe szafki. Coś jak rozbudowany pawlacz. Nawet nie byłem pewien, czy rodzice wiedzieli o tym tajemniczym przejściu. Przeczołgałem się kilka metrów w stronę salonu, po czym rozsunąłem nieco drzwiczki, żeby coś zobaczyć. W tym momencie widok przed oczami zaczął mi się zamazywać. Potarłem oczy, ale dalej widziałem niewyraźnie, jakbym nagle miał minus 10 krótkowzroczności. Wedle rozkazu naszej najwyższej, nakazuję ci... Usłyszałem szept, który zaczął formować się w słowa. Wedle zasady naszej najwyższej, obiecuję ci... Dalszych słów nie słyszałem i zorientowałem się, że przyciskałem dłonie do uszu, nie chcąc tego słyszeć. Nagle drzwiczki od pawlacza rozsunęły się gwałtownie i coś chwyciło mnie w pasie, ściągając do salonu. Wtedy się obudziłem. Odetchnąłem głęboko, masując gardło. Minęło trochę czasu, od kiedy ostatni raz śniłem o swoich biologicznych rodzicach. Nigdy nie potrzebowałem szukać prawdy o przyczynie ich śmierci. Zakładałem, że był to zwykły wypadek. Jak do tej pory niewiele pamiętałem przed 7 rokiem życia, tak teraz zobaczyłem chyba zbyt wiele, żeby mój mózg był w stanie to zrozumieć. Wyglądało na to, że ich śmierć wcale nie była wypadkiem. Wzdrygnąłem się, słysząc hałas przed kościołem. W środku byłem sam, a przez otwarte drzwi wdzierało się słabe słońce. Poszukałem telefonu, żeby zobaczyć, jaki mieliśmy dzień, ale nigdzie nie mogłem go znaleźć. Zakląłem. Musiał mi gdzieś wypaść. Wyszedłem na zewnątrz i zobaczyłem Łucję siedzącą na ławie przy furtce i rysującą coś w ziemi patykiem. Rozejrzałem się. Po starym Głowackim nie było śladu. Ostatecznie o świecy szeptuchy nic nam nie powiedział. Istniała sobie i tyle. Nikt nie wie, jaką naprawdę miała rolę. Wiedziałem też, że w internecie również nie było o tym informacji. Wszystkie wyniki po wpisaniu świeca szeptuchy mówiły oddzielnie o świecach i szeptuchach w zakresie, w którym wszyscy je znali. Chciałem wykorzystać internet w telefonie do poszukania informacji konkretnie o czterech siostrach i w tym momencie bez telefonu czułem się jak bez ręki. Nie było jej, powiedziała Łucja, kiedy szliśmy w dół do centrum. Kogo? Julii. Nie było jej ciała w lesie. Albo zamieniło się w proch, albo ktoś ją sprzątnął. Skąd pewność, że szeptucha dalej nie jest w jej ciele? Jak straciłeś przytomność, nie musieliśmy uciekać, bo szeptucha też wyparowała. Nie wiem, czy zginęła, czy tylko uciekła. Miałam więc możliwość przyjrzeć się ciału Julii. Było, jakby to powiedzieć, zgniłe. Dosłownie. Jakby leżało martwe od X czasu. Przypomniałem sobie rękę zając, kiedy szeptucha ujawniła się w jej ciele. Już wtedy zaczęło gnić. Doszliśmy do głównej ulicy. Zatrzymałem się przy budynku sąsiadującym z kawiarnią. Jak mogłem tego wcześniej nie zauważyć? Bez słowa wszedłem do kafejki internetowej.
To i tak wielkie odkrycie. Byłem pewien, że mieszkańcy byli całkowicie odcięci od technologii. A tutaj, popatrz, skromna kafejka. Podczas gdy wysłałem Łucję do innego komputera, żeby sobie pograła, ja usiadłem w opustoszałej części pomieszczenia i uruchomiłem sprzęt. Pierwsze, na co spojrzałem, to data. Był 15 marca, czyli przespałem ponad 12 godzin w kościele. Następnie poszukałem legendy o czterech siostrach. Niestety były to te same informacje, które usłyszałem od Głowackiego. Zastanowiłem się chwilę, po czym wpisałem w wyszukiwarkę kolejno imiona szeptuch. Czembira, najmłodsza siostra, znana z pomocy innym, uczciwa i miła. Zajmowała się przeważnie ziołowymi naparami, które uśmierzały ból i zmęczenie. Niedomira, trzecia z sióstr. Zajmowała się przede wszystkim jasnowidzeniem i znajdywaniem zaginionych przedmiotów czy ludzi. Z natury uprzejma, choć uparta. Łękomira, druga z sióstr. Jej profesją było leczenie chorób psychicznych i pomaganie pacjentom z problemami natury psychicznej. Mimo że małomówna i nieśmiała, bardzo pomocna. Tomira, najstarsza z sióstr. Podobno jako jedyna z rodzeństwa miała styczność z drugim światem, dzięki czemu zyskała dar odprawiania egzorcyzmów. Sroga, ale i wielce pomocna. Uratowała setki ludzi, odsyłając nękające ich zło. Opadłem na oparcie fotela zdezorientowany. Czy mogły się aż tak zmienić po śmierci? Ale domyślałem się, że to, co właśnie przeczytałem, nie obejmowało momentu w ich życiu, kiedy zaczęły uprawiać czarną magię. Być może klątwa rzucona przez Tomirę na łożu ich śmierci była równoznaczna z przeklęciem dusz jej sióstr. Mój mózg przeszedł na inny temat i zerknąłem ukradkiem, co robiła Łucja. Była pochłonięta jakąś grą. Wykorzystałem to i wyszukałem wszystkie sierocińce w Krakowie, w których mógł być kiedyś pożar. Dom dziecka imienia Michała Anioła. To był jedyny sierociniec, który doświadczył pożaru 2 lata temu. Czyli jednak żaden święty. Okazało się również, że sierociniec wcale nie został zamknięty. Był tylko chwilowo nieczynny w celu odbudowania po tragedii. Co mnie jednak bardziej zaskoczyło, było nazwisko osoby, która aktualnie dyrygowała domem dziecka. Upewniłem się, że wszystko pozamykałem i usunąłem historię, po czym podszedłem do kontuaru właściciela z prośbą o skorzystanie z jego telefonu stacjonarnego. Wykręciłem jedyny numer, którego nawet gdybym chciał, nie byłbym w stanie zapomnieć. Dzień dobry, pani Elu. Dezyderiusz Talent z tej strony. Pamięta mnie pani? Dezik! Boże, najdroższy, to naprawdę ty? Co u ciebie słychać? Zdrowy jesteś? A jak w domu? Jesz zdrowo? Uśmiechnąłem się. Elżbieta Nosowska była moją opiekunką w sierocińcu w Lublinie, do którego mnie zabrali, kiedy w wieku 7 lat straciłem biologicznych rodziców. Spędziłem tam 2 lata, po których adoptowało mnie małżeństwo dziennikarzy z Krakowa. Najwyraźniej pani Ela postanowiła zmienić trochę okolice i została dyrektorką domu dziecka w Krakowie. Wszystko w porządku, pani Elu. W domu też w porządku. Już mieszkam na własną rękę, także jestem wdzięczny za wszystko pani, no i swoim adopcyjnym rodzicom. O, przestań. Kto nie chciałby tak uroczego chłopca jak ty? A co u pani słychać? Dalej jest pani w Lublinie? O, nie, nie. Już od prawie 2 lat jestem w Krakowie. Znajoma zadzwoniła pewnego dnia, że potrzebują kogoś doświadczonego do prowadzenia nowego sierocińca, więc jak mogłam nie skorzystać z okazji? O, to gratuluję. Naprawdę się cieszę. Widziałem, że jest to sierociniec, który 2 lata temu uległ spaleniu. Pani Elu, zna pani może historię tego sierocińca? O, to była tragedia. Dobrze, że dzieci udało się uratować. No, czego niestety nie można powiedzieć o opiekunach i dyrektorze. A dlaczego cię to interesuje, Dezik? Jest taka dziewczynka, którą znam. Jest jedną z ocalałych z tego sierocińca. Zastanawiałem się, czy pomogłaby mi pani w poszukiwaniu dla niej rodziców adopcyjnych. Po pożarze wychowywała się na ulicy. Spotkałem ją przypadkiem.
Mówiła, że wiele dzieci zostało wtedy bez opieki. Dezik, nie wiem, kogo spotkałeś, ale zapewniam cię, że wszystkie dzieci z rejestru trafiły do kochających rodzin. Jest pani pewna? Może jakieś nazwisko pani umknęło? Nie, na pewno nie. Znasz mnie. Organizacja to moje drugie imię. Zawsze wszystkiego dopilnuję. Sprawdzałam to kilka razy z innymi osobami, tak na wszelki wypadek. Na pewno to dziecko jest z naszego sierocińca? Mam jej nazwisko. Sprawdziłaby pani to dla mnie? Oczywiście. Podałem jej imię i nazwisko Łucji. Poczekałem kilka minut, podczas gdy pani Ela sprawdzała archiwa poprzednich podopiecznych. O, tak. Łucja Zielińska. W tym roku kończy 11 lat. Została adoptowana krótko po pożarze przez samotne małżeństwo z Japonii. Tam zamieszkała. Zmieniła również oficjalnie nazwisko. Jesteś pewien, że się nie pomyliłeś w nazwisku, Dezik? Może Zieliniec? Albo Żelińska? Mamy tutaj Marię Zieliniec. Adoptowała ją samotna matka z Krakowa. Przestałem jej słuchać, zamyślony. Zbieżność zarówno imienia, jak i nazwiska? A może mnie okłamała? Ma może pani zdjęcie Łucji? Jak jeszcze była w sierocińcu? Oczywiście. Wysłać ci? Tak, poproszę wysłać na mojego maila. Dez? Wzdrygnąłem się, omal nie upuszczając słuchawki. Łucja zmaterializowała się obok mnie jak duch. Dziękuję. Jednak się rozmyśliłem. Nie zdecyduję się na państwa promocję. Do widzenia. Z kim rozmawiałeś? Pizza. Nie mam jednak na nią ochoty. Nie wiedziałem, dlaczego to zrobiłem. Po prostu zadziałałem, zanim pomyślałem. Łucja nie zauważyła mojego dziwnego zachowania, ale postanowiła je zignorować. Wzruszyła ramionami i wyszła z kafejki. Szybko wróciłem do komputera i otworzyłem swoją skrzynkę. Tak, pani Ela wysłała mi już zdjęcie. Obejrzałem je ze zmarszczonymi brwiami. Było to stare zdjęcie ubranych w mundurki dzieci stojących w grupie na schodach prowadzących do sierocińca. Nikt na zdjęciu jednak nie wyglądał na zadowolonego i stali sztywno, jak ustawieni za karę. Przypomniały mi się zdjęcia grupowe za czasów szkolnych, do których też byłem ustawiany jak za karę. Pani Ela otoczyła czerwonym markerem jedną z dziewczynek. Miała długie, czarne włosy związane w dwa warkocze. Jako jedyna miała ledwo zauważalny, lekki uśmiech. Tak jak myślałem, to nie była ta Łucja Zielińska, która czekała na mnie przed kafejką internetową. Nie wiedziałem, dlaczego szukała Szeptuch i dlaczego mnie okłamała co do swojego pochodzenia. Patrząc jednak na to, co nas spotykało od dwóch dni, mogła po prostu nie tylko szukać, ale i uciekać przed czymś. Uznałem, że ani nie powinienem, ani tak naprawdę nie chciałem ją o to wypytywać. Bo jakie inne życie mogło mieć 11-letnie, bezdomne dziecko? Nie chcąc tracić więcej czasu, wydrukowałem zdjęcie, schowałem je do kieszeni w kurtce i wyszedłem na ulicę. Co teraz? Wciąż mam pytania do starego Głowackiego. W internecie nie było więcej informacji o czterech siostrach niż to, co nam opowiedział. A, czyli o tym szukałeś. Okej, to chodźmy. Będę pierwsza. Powiedziała i pobiegła w górę miasteczka. Ruszyłem za nią, ale coś kazało mi się zatrzymać. Nie. Nie był to dźwięk dzwoneczka. Na samą myśl o nim było mi słabo ze strachu, że przywoła Szeptuchę. Odwróciłem się i znowu go zobaczyłem. Stał przy swoim ręcznym wózku transportowym, okrytym tym samym zielonym materiałem. Tym razem nie tylko gapił się na mnie, ale i palił papierosa. Zdawał się na coś albo na kogoś czekać. Zdecydowałem się tym razem do niego podejść. To nie mógł być zbieg okoliczności. Nie w tak krótkim czasie, w dwóch odległych od siebie miejscach. Czy mogę wiedzieć, kim? Zacząłem, ale przerwał mi uniesieniem ręki. Wyrzucił papierosa w najbliższą kałużę i uniósł nieco materiał, wyjmując z wózka jakiś notatnik. Na pewno ci się to przyda.
Wziąłem notatnik od niechcenia, po czym wytrzeszczyłem na niego oczy. To był notes, w którym notowała zając, od kiedy tylko weszliśmy do Nicowa. A to oznaczało, że to, co wychodziło spod jej długopisu, na pewno nie było treścią kryminału. Przekartkowałem go i mina mi zrzedła. Był pełen bazgrołów i dziwnych symboli, które ciężko nazwać tekstem, nawet zdaniem. Ciężko to było nazwać czymkolwiek. Co to jest? Nie mam czasu. Spotkałeś się, prawda? Kogo? Spuścił wzrok na moją szyję i pokiwał głową, jakby sam sobie w myślach odpowiedział. Ty wiesz o szeptuchach? Mężczyzna zmierzył mnie krótko wzrokiem, po czym wyciągnął ku mnie papierosa. Odmówiłem, chociaż skręcało mnie w środku, żeby zapalić. Nieznajomy wzruszył ramionami i zapalił sam. Kim jesteś? Jesteś jednym z mieszkańców Nicowa? Widziałem cię przedwczoraj w Krakowie. Możesz mnie nazwać włóczykijem albo bezdomnym. Różnie ludzie mnie nazywają. Nie mam swojego miejsca, ale nie potrzebuję go. Mój wózek mi wystarczy. Czyli zbierasz śmieci? Odgarnął materiał, ukazując zawartość wózka. W środku znajdowały się najróżniejsze przedmioty. Starsze i nowsze, ale na pewno nie były to śmieci. Wyglądały nawet na bardzo cenne. Wtedy uderzył mnie pewien fakt i spojrzałem na mężczyznę trochę z lękiem. To ty jesteś tajemniczym sprzedawcą antyków. Zachowaj to. To prezent. Dlaczego? Co w tym dokładnie jest napisane? Nie mam pojęcia, ale na pewno ci się przyda. Tomira, Łękomira, Niedomira i Czembira. Cztery przeklęte siostry. Swego czasu potężne szeptuchy. Każde imię ma znaczenie. Ta, która dręczy ludzi. Ta, która wykorzystuje swoją chytrość. Ta, która nie daje spokoju. Ta, która zaczęła zabierać. Wprawdzie niekoniecznie znaczenie ich imion miało się do ich profesji za życia. Ale za to po śmierci pasuje idealnie. Czyli co? Czyli co mam zrobić, żeby się pozbyć Niedomiry? Ta. Musisz się jej pozbyć. I to szybko, póki jest jeszcze jedna. Jeszcze? Chcesz powiedzieć, że ona ma klony? Nie, chłopcze. Póki nie wskrzesi ona swoich sióstr. Wskrzesi? Czy to możliwe? A dlaczego nie? Widziałeś je swoimi własnymi oczami. To też powinno być niemożliwe, prawda? Ale coś może ją zabić, prawda? Ta cała świeca szeptuchy. Czym ona dokładnie jest? Ta świeca szeptuchy. To bardzo ciekawa i mistyczna rzecz, ale jakże ciężka do znalezienia. Czekaj. Czy ty powiedziałeś, że widziałem je własnymi oczami? Nie ją? Sprzedawca antyków najwyraźniej czekał również na to pytanie. Przestał przebierać swoje rzeczy i wyjął spośród nich zwój papieru. Wyglądał na bardzo stary. Gdy go rozwinął, zobaczyłem obraz z zastosowaniem monochromatyzmu, co było popularne na Dalekim Wschodzie kilka wieków temu. Przedstawiał zakapturzoną postać, która tak jakby miała dwie osobowości. Jedna zwrócona w prawo, była otoczona koszykami z kwiatów i ziołami, a przed nią klękali ludzie, wyraźnie wdzięczni. Natomiast druga była zwrócona w lewo, otoczona przez koszyki z cierniami i chwastami. Przed nią również klękali ludzie, ale w strachu. Jak mówiłem, znaczenie imion czterech sióstr bardzo sprawdza się w ich pośmiertnej egzystencji. Zanim spotkałeś Niedomirę, jestem pewien, że miałeś styczność z szeptuchą, zanim tu przybyłeś. To była Łękomira, druga z sióstr. Niedomira jest jedyną siostrą, która została w pełni przywołana. Łękomira miała zostać przywołana 24 lata temu, ale rytuał nie został dokończony. Egzystuje sobie w świecie żywych tylko w części. Oznacza to, że może nawiedzać w snach.
wywoływać halucynacje oraz nawiedzać jakiś obiekt. Przypomniałem sobie kołek z imieniem i stan kolegów Michała. Za życia Łękomira leczyła choroby psychiczne. Po śmierci wywoływała je. To by wyjaśniało również moje halucynacje i to, że zniknęła po rozsypaniu się kołka. Rozsypało się jej naczynie, w którym wtedy musiała przebywać. Niedomira, z racji tego, że jej rytuał został elegancko dokończony, może nawiedzić ciało człowieka, uprzednio go zabiwszy i się za niego podawać. Zyskuje przy tym jego wspomnienia. Tego również byłeś świadkiem. Co więcej, odniosła sukces. Sukces? W czym? Zyskała swoje własne, prawdziwe ciało. Szeptucha, poprawnie przywołana, może błąkać się po świecie w postaci widma, zmory, którą niektórzy mogą uznać za ducha. Niewiele zdziała w takiej postaci. Jednak gdy znajdzie odpowiednie ciało albo ciała, z których wyssie energię życiową, zyska nową formę, swoje własne ciało. To tak jakby powstała z grobu, ale w o wiele lepszym stanie, w lepszej jakości. Być może odzyskuje wtedy wszystkie swoje zdolności, które miała za życia. Ale jednego nigdy nie odzyska. Wyglądu. Nie będzie wyglądać jak za życia. W pełni przywołana szeptucha, która uformuje już swoje ciało, wygląda jak jej ofiara rytualna, która była jej pierwszym naczyniem. Co to jest ofiara rytualna? Żeby funkcjonować w tym świecie, szeptucha musi zostać najpierw przywołana. Jest to prosty rytuał. Wymaga jedynie ciała, krwi, odpowiednich zaklęć. Wiem, jak to wyglądało w przypadku Łękomiry. To Mira była inicjatorką rytuału przywołania Łękomiry, stąd znajomość zaklęć odhaczona. Jeśli chodzi o ciało i krew, do rytuału potrzeba człowieka o silnej duszy. Jeśli ta dusza jest silna, jeden wystarczy i będzie zarówno pożywieniem dla przywoływanej szeptuchy, jak i jej nowym ciałem. Jeśli jednak ciało jest zbyt słabe, będzie potrzeba dwóch ofiar. Jedna jako pożywienie, druga jako naczynie. Czyli Łękomira została przywołana, pożarła jedną ofiarę, a w drugiej zamieszkała? I to wygląd tej drugiej ofiary formuje ostateczny wygląd szeptuchy? Zgadza się. Chociaż pożarła to trochę przesada. Żywią się ludzką krwią i siłami witalnymi. Być może stąd powstały mity o wampirach. Jako że wówczas wiedzę o prawdziwych korzeniach szeptuch posiadało niewielu. Wracając do tematu, dlatego szeptuchy na swoje naczynia wybierają kobiety. Kiedyś szukały konkretnie pięknych kobiet, ale później były na tyle zdesperowane, że nie zwracały na to uwagi. Nie każda piękność musiała mieć silną duszę, a szeptuchy nie przepadały za męską krwią. Tylko dlaczego musiała nawiedzić zając? To pierwsze naczynie jej nie wystarczyło? Naczynie musiało nie wytrzymać mocy Niedomiry i się po prostu dość szybko rozpadło. Domyślam się, że do tej pory nawiedzała różne kobiety, żywiąc się ich energią życiową. Masz pecha, że jej ostatnią ofiarą była twoja koleżanka. A ta świeca? Gdzie ją znajdę? Na pewno przykułaby twoją uwagę. Domyślam się, że jest cenna. O, bardzo cenna. Choć tylko dla ludzi takich jak ja czy ty, więc tak łatwo nie znalazłbym kupca. Miałem jedną, kiedyś. Jednak straciłem ją wiele lat temu. Głupiec. Miałem od razu cię o to zapytać. Sprzedałeś kiedyś stary zegarek kieszonkowy kobiecie? To było ponad 20 lat temu. Pewnie nie pamiętasz. O, pamiętam. Sympatyczna kobieta. Urocza, wysoka szatynka. Potrzebowała go bardziej ode mnie. I wciąż uważam, że to była dobra decyzja. Czy to był ten zegarek? Wyjąłem pamiątkę po matce. Tak, dokładnie ten. Po co? Jest zardzewiały i nie chodzi. Niektóre rzeczy docenia się dopiero w chwili kryzysu. Próbowałem go nawet sprzedać, ale ludzie niemal się go brzydzili. Jakby był przeklęty. Z pewnością nie ciąży na nim żadna klątwa. Zegarek ten jest unikatem. Zardzewiały przez czas. Okazały przez przeznaczenie. No, jeszcze więcej zagadek, dzięki. Nie martw się. Wiem, jak się czujesz. Też to widziałem. No cóż. Na mnie czas. Miło robić z tobą interesy, Des.
Czekaj, nie zapłaciłem za notes. Urwałem. Znał moje imię. Zignorował mnie i pociągnął wózek w stronę wyjazdu z Nicowa. Gdy tylko ruszył, dobiegł mnie dźwięk dzwoneczka. Zamarłem, gapiąc się na niego. To nie było echo. Dźwięk był podobny do tego, jaki słyszałem w Borku, gdy pomylona Ilona wyjęła swój dzwoneczek. Rozejrzałem się, nadstawiając ucha, by się upewnić, że na pewno słyszałem go od niego, a gdy wróciłem na sprzedawcę wzrokiem, ten zniknął, jakby zapadł się pod ziemię. Byłem już tak ogłupiały, że zacząłem się zastanawiać, czy faktycznie spotkałem tego tajemniczego sprzedawcę antyków przedwczoraj, czy może dużo wcześniej. Bezmyślnie wszedłem do kawiarni i usiadłem przy stoliku, zniechęcony do czegokolwiek. Widzę, że wciąż tu jesteś, kolego. Usłyszałem i uniosłem wzrok. Właściciel już nie był wrogo do mnie nastawiony, ale też nie omieszkał, by jego uwaga nie zabrzmiała zbyt miło. Tak. Zbyt dużo się dzieje. Ciężki dzień, co? Raczej tydzień. Mam dość, ale wiem, że muszę to dokończyć. No cóż, twoja decyzja. Nie będę cię do niczego namawiał. A, przy okazji, to chyba należy do ciebie. Znalazłem przy wejściu. Wyjął z kieszeni telefon komórkowy, który faktycznie należał do mnie. O, dzięki. Powiedz mi proszę, gdzie znajdę dom starego Głowackiego? A na co ci ta informacja? Spokojnie, poznałem go już. Spotkaliśmy się w kościele. Potrzebuję jeszcze mu o czymś powiedzieć. No dobra. Ale nie mów mu, że ja ci powiedziałem. Stary Pryk jest dobrym człowiekiem, ale ma swój paskudny charakterek. Nie dałby mi spokoju, gdyby się dowiedział, że to ja podałem jego adres innej osobie. Jasne. Dziękuję. Gdy dopiłem kawę, zapłaciłem i wyszedłem z kawiarni. Wpadłem na Łucję. Była w złym humorze. Co się stało? Ty się stałeś! Zostawiłeś mnie, żeby napić się kawki? Sama pobiegłaś przodem, nie moja wina. Trzeba było poczekać. Znalazłaś jego dom? Nie! Tam jest labirynt. Przestałam szukać, zanim sama się zgubiłam. A ty zrobiłeś coś pożytecznego poza obijaniem się? Zdobyłem mnóstwo pożytecznych informacji. Najpierw znajdźmy Głowackiego. On też musi się o tym dowiedzieć. Dom starego Głowackiego znajdował się za nawiedzonym Borkiem, który obeszliśmy naokoło, prymitywnie wyasfaltowaną ścieżką. Nie było trudno tam dojść, o ile wiedziało się, że właśnie trzeba tam iść. Głowaccy wybrali dobre miejsce zamieszkania, jeśli chcieli mieć znikomą ilość odwiedzających. Sam dom nie wyglądał najgorzej, ale też nie był wystarczająco zadbany i zabezpieczony. Jeśli Głowacki faktycznie mieszkał sam, nie dziwiłem się. Kto w wieku prawie 100 lat miałby siłę i ochotę na remont? Na pierwszy rzut oka można uznać dom za opuszczony, gdyby nie szereg kolorowych kwiatków poustawianych na werandzie. Widać, stary zgret mimo paskudnego charakteru miał zamiłowanie do natury. Zapukałem kilka razy, ale odpowiedziała mi cisza. Nacisnąłem klamkę i drzwi puściły, zapraszając mnie do środka głośnym skrzypnięciem. Zawahałem się. W przeciwieństwie do Łucji, która wparowała jako pierwsza, nie zważając na nic. Rozejrzałem się, po czym wyjrzałem jeszcze z werandy na tyły domu, ale właściciela nigdzie nie było widać. Pewnie był w kościele. Wszedłem do środka i od razu przewróciłem się o jakieś graty. Wstałem i rozejrzałem się. Typowy teren samotnego faceta. Chociaż takiego burdelu nawet ja nie miałem w mieszkaniu. Było też sporo kurzu i pajęczyn. Jak gdyby stary Głowacki wcale tu nie zaglądał. Przyszła mi głupia myśl do głowy, czy Głowacki przypadkiem sam nie był duchem. Des?
Usłyszałem i poszukałem wzrokiem Łucję, która stała w wejściu do salonu. Podszedłem do niej i okazało się, że trzymała w ręku ramkę ze zdjęciem, które przedstawiało czwórkę uśmiechniętych ludzi. Kobietę, mężczyznę i dwóch chłopców. Jeden z nich wyglądał na 10 lat, drugi na 5. Jeden z nich to Michał, nie? Pewnie tak. Myślę, że to ten starszy, ten z aparatem na zęby. Czyli ten młodszy to ten, który utonął, tak? To, co usłyszeliśmy w kawiarni? Kiwnąłem głową wpatrzony w zdjęcie. Wciąż nie mogłem uwierzyć, że rodziców Michała też już nie było. Czyli został sam, jeśli nie liczyć jego pradziadka, z którym nie wiadomo, jakie miał relacje. Gdyby nie stary Głowacki, Michał trafiłby pewnie do sierocińca. A może to nawet on zaaranżował wyprowadzkę prawnuka do Krakowa? Przejrzeliśmy inne rzeczy Głowackiego, które mogłyby być wskazówką do odnalezienia Michała, ale nic więcej nie przykuło naszej uwagi. Miałem wrażenie, że wszystkie wartościowe rzeczy stary pryk nosił przy sobie albo trzymał w kościele. Ostatecznie postanowiliśmy zaczekać tutaj na Głowackiego. Łucja wzięła jakiś stary wolumin i poszła czytać w kąt. Ja położyłem się na kanapie. Następnie sięgnąłem do kieszeni i wyjąłem zdjęcie, które otrzymałem od pani Eli. W pomieszczeniu wprawdzie nie było ciemno, ale musiałem sobie podświetlić zdjęcie latarką w telefonie, żeby móc je dokładniej zbadać. Obejrzałem i oceniłem w głowie każde dziecko, a następnie okolice, w której pozowali. Już miałem się poddać, kiedy coś jednak odkryłem. Na zdjęciu było jeszcze jedno dziecko, częściowo schowane za ścianą na szczycie schodów, tuż koło wejścia do domu dziecka. Widać było jego twarz i część ubioru. Od razu rzuciło mi się w oczy, że nie był to mundurek, w który były ubrane pozostałe dzieci. Gdy oświetliłem twarz dziecka ukrytą za strzechą, wytrzeszczyłem oczy. To była Łucja. Ta Łucja, która była ze mną teraz w tym domu. Rozejrzałem się szybko, po czym chwyciłem kawałek węgla i obrysowałem postać stojącą przy ścianie, robiąc następnie zdjęcie telefonem. Udało mi się połączyć z internetem i wysłałem zdjęcie pani Eli z pytaniem, czy zna zaznaczoną na czarno dziewczynkę. Usiadłem, schowałem telefon i spojrzałem w kąt, gdzie siedziała Łucja. Zmarszczyłem brwi, kiedy okazało się, że już jej tam nie było. Wstałem i chciałem ją zawołać, kiedy ktoś zaszedł mnie od tyłu i zakrył mi dłonią usta. Znieruchomiałem. Kątem oka zobaczyłem drugą dłoń. Rozpoznałem w niej dłoń starego Głowackiego. Podążyłem wzrokiem za jego palcem i zlał mnie zimny pot. Za oknem był czyjś cień. Poruszał się, jakby ktoś spacerował sobie koło domu. Po kształcie cienia rozpoznałem kobietę. Zanim zniknęła nam z pola widzenia, coś na wzór dymu zawirowało wokół niej i uformowało się w płaszcz z kapturem. Niedomira. Dłoń opadła i mogłem już swobodnie oddychać, ale gdy chciałem się odezwać, Głowacki pokręcił głową. Spojrzałem na okno. Szeptuchy już za nim nie było, ale wciąż słyszałem jej szepty, jakby mruczała pod nosem szereg zaklęć. Rozejrzałem się i za Głowackim dostrzegłem skuloną Łucję. Starzec machnął na nas ręką i zaprowadził pod stół, który stał przy ścianie w kuchni. Usiedliśmy pod ścianą w milczeniu, wyciszając oddechy. Pełna napięcia cisza wydłużała się. Nagle usłyszałem skrzypnięcie w pokoju za nami. Okno musiało zostać otwarte. Następnie rozległy się kroki. Powolne, spokojne kroki, jakby szeptucha wcale nie spieszyła się nas zabić. Wtedy weszła do kuchni. Szepty stały się głośniejsze i zorientowałem się, że były w innym języku, jakby na wdechu. Czy ona naprawdę rzucała jakieś klątwy? W tym momencie zobaczyłem jej bose, szczerniałe stopy, kiedy mijała stół, pod którym byliśmy. Starałem się jeszcze bardziej wyciszyć oddech.
ale w tym momencie moje ciało zaczęło działać na własnych warunkach. Zacząłem się trząść i pocić, a serce waliło mi jak szalone. Nawet jeśli nie usłyszy mojego oddechu, na pewno usłyszy łomotanie mojego serca. Gdy szeptucha zatrzymała się tuż przed stołem, spanikowałem. Już chciałem zwiać, gdy Głowacki wbił paznokcie w moje przedramię. Zamknąłem oczy. Gdy Niedomira jednak nas nie znalazła, zacząłem się powoli uspokajać. Odczekaliśmy jeszcze kilka minut, po czym Głowacki wyjrzał, oceniając sytuację. Poszła sobie. Żółć ci na mózg padła, Szczylu. Chciałeś nas ugatrupić? Przepraszam, nie wiem, nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło. Jesteś biały jak mleko. Wy miastowi jesteście tacy płochliwi. Nic dziwnego, że więcej ofiar szeptuch jest z miast. Więcej ofiar jest z miast? Ta. Zdecydowana większość to gówniarze chcący dowieść, że są nieustraszeni, a srają później w gacie. Nie wiem, jakim sposobem później od tych wybryków umierają, ale mają za swoje. Wiem, jak to się stało. Wszystko za sprawą Łękomiry. Opowiedziałem im, czego dowiedziałem się od tajemniczego sprzedawcy antyków. Nie wspominałem jedynie o notatniku Zając, który uznałem za bezużyteczny. Nigdy więcej nie zostawiam cię samego. Zawsze dowiadujesz się czegoś, kiedy mnie nie ma. No przecież ci mówię o tym teraz. Już nie bądź dzieckiem. Jestem dzieckiem. Czyli tak czy inaczej musimy znaleźć te świece szeptuchy. Dobrze by było wiedzieć chociaż gdzie zacząć. Może w tej wiosce? Jakiej wiosce? Tej, którą opisał Michał. A, pewnie nie widziałeś. Pokazałem mu post z Facebooka, od którego mój koszmar się zaczął. Wioska niedaleko Nicowa. To niemożliwe. Nic takiego w pobliżu nie ma. Na pewno? Jedynym obszarem, który mógłby przypominać wioskę, są ruiny poza Nicowem. Ruiny? Te ruiny, przez które przechodziliśmy przed wejściem do miasteczka? Nic w nich nie ma. Przechodziliśmy przez nie. Pojedyncze groby, może jakaś kostnica. To bardziej wygląda jak wybrakowany cmentarz niż wioska, czy nawet jej pozostałości. Nie zaszkodzi nam sprawdzić. Być może... Nagle poczułem mocny uścisk na kostce i coś wyciągnęło mnie spod stołu. Głowacki i Łucja chcieli mnie złapać, ale spóźnili się. Natomiast ja zdołałem chwycić strzelbę kościelnego. Myślałeś, że się przede mną ukryjesz? Wysyczała Niedomira. W jednej ręce trzymała moją nogę, a palce drugiej rozcapierzyła, gotowa rozerwać mi skórę. Zgadnij, suko! Powiedziałem i strzeliłem jej w klatkę piersiową. Puściła mnie, wyjąc, choć nie byłem pewien, czy z bólu. Szeptucha zasyczała, rzucając się na mnie. Uderzyłem ją z całej siły lufą, podrywając się na nogi. Daj mi to! Głowacki wyrwał mi strzelbę, ładując ją bardzo sprawnie. Oddał 5 strzałów. Najpierw z rozczarowaniem, a potem przerażeniem patrzyłem, jak kule nie zrobiły na niej większego wrażenia. Wyjęła je, jakby faktycznie nie czuła bólu, po czym na naszych oczach jej rany się zrosły. Naprawdę. Może panika wciąż mnie trzymała, a może znowu miałem halucynację, ale gdy tylko odsłoniła swoją twarz, byłem pewien, że wyglądała znajomo. Dopiero po chwili zorientowałem się, że osobą, która była do niej bardzo podobna, była Łucja. Spojrzałem na dziewczynkę zszokowany. Wydawała się o tym już wiedzieć. Minę miała poważną. Czyli Niedomira została wskrzeszona z ofiary matki Łucji. Morderczyni, której szukała dziewczynka, stała przed nami. Nagle tył mojej głowy wybuchł bólem. Skrzywiłem się i zacisnąłem powieki, kiedy echo dzwoneczka wróciło. O! Zawołała nagle szeptucha. Zdumiałem się, że wskazywała na mnie, nie na Łucję. Ty, dzwoneczkowy chłopiec. Zamarłem. Co ona powiedziała? Uśmiechnęła się na widok mojej miny. Tak,
mam rację. To ty. Kim jesteś? Skąd wiesz o dzwoneczku? Szukałyśmy cię. I znalazłyśmy. My, czyli kto? Zatoczyłem się na starca, który odruchowo mnie odepchnął, ale zaraz chwycił za łokieć. Co ci znowu? Co mu zrobiłaś, wiedźmo? Ja? Co ja mu zrobiłam? Co on zrobił nam? Tyle lat. Nie mów, że nie pamiętasz. Tej nocy wszystko zepsułeś. Tej nocy 24 lata temu. 24 lata temu? To było... W tym momencie ból ustąpił, a ja sobie wszystko przypomniałem. Myślami znalazłem się z powrotem w Pawlaczu w domu na wsi w okolicach Lublina. Gdy wyjrzałem przez szczelinę, zobaczyłem straszną scenę. Salon oświetlony był świecami, a na jego środku w kręgu namalowanym z krwi stała wysoka, zakapturzona postać i szeptała coś do kielicha przed sobą. Obok niej również w kręgu leżeli moi rodzice. Nie ruszali się. Wedle rozkazu naszej najwyższej nakazuję ci przybądź i rozsiądź się wygodnie. Wedle zasady naszej najwyższej obiecuję ci. Nie usłyszałem dalszych słów, bo byłem tak przerażony, że przycisnąłem dłonie do uszu. Łzy popłynęły mi po policzkach. Byłem pewien, że powstrzymałem każdy szloch. Byłem pewien, że byłem cichutko jak myszka. Ale ona i tak mnie znalazła. Drzwiczki od Pawlacza rozsunęły się gwałtownie i dwie dłonie o długich, krzywych palcach chwyciły mnie za ramiona i wyciągnęły do salonu. Zakapturzona postać postawiła mnie na podłodze, nie puszczając moich ramion. Mamy gościa. Chodź, coś ci pokażę. Siłą obróciła mnie w stronę kielicha, z którego zaczął się sączyć czarny dym, który po chwili uformował się w paskudną istotę bez oczu i nosa. Jedynie z bardzo szerokim uśmiechem. Przerażony próbowałem się wyrwać, ale trzymająca mnie kobieta była zbyt silna. W tym momencie istota z kielicha wzleciała pod sufit i otworzyła paszczę pełną ostrych zębów, po czym opadła w dół, wbijając je w mojego ojca. Wyssała z niego krew i siły witalne, a może i nawet skonsumowała tkankę mięśniową. Jego ciało na moich oczach chudło, a skóra szarzała. Nie lubimy krwi mężczyzn, ale jak trzeba, to korzystamy. Zaszlochałem. To było też ostrzeżenie dla mnie. Znowu próbowałem się uwolnić, ale wbiła mi pazury w ramiona. Do tej pory myślałem, że to blizny po ataku jakiegoś ptaka. Następnie widmo zębatego demona wzleciało w górę, po czym chciało zaatakować moją matkę. Ale w tym momencie rozległ się dźwięk dzwoneczka. Trzymająca mnie kobieta rozluźniła chwyt i wykorzystałem to, kopnąwszy ją w łydkę, uwalniając się. Upadłem tuż przy ciele mojej matki. Obok niej leżał jej zegarek kieszonkowy, a tuż pod lewitującym kielichem stała dziwna zdobiona świeczka. Była okrągła, miała może 3 centymetry wysokości i paliła się niebieskim płomieniem. Słysząc za sobą wściekły syk, bez większego namysłu chwyciłem świeczkę i rzuciłem nią w kobietę. Natychmiast zajęła się ogniem, wyjąc w niebo głosy. Jej ryk był tak przeszywający, że zabolały mnie uszy i skuliłem się przy ciele matki, chcąc, by to wszystko się skończyło. Nagle poczułem na ramieniu czyjś dotyk, jednak nie był to wrogi dotyk tej kobiety. Uniosłem głowę półprzytomny. Był to młody mężczyzna w kapeluszu, którego rondo zasłaniało oczy. Jedyne, co widziałem i co mnie przekonało, żeby mu zaufać, był jego ciepły uśmiech i słowa:
Już dobrze. Już jesteś bezpieczny. Podniósł mnie i zaczął prowadzić w stronę drzwi, ale zawahałem się, patrząc na rodziców. Spojrzałem na mężczyznę ze łzami w oczach. Nic nie powiedział, tylko położył rękę na mojej głowie. Ty! Co tu robisz? Mężczyzna jej nie odpowiedział. Zrobił ruch, jakby jej pomachał na pożegnanie. Następnie podniósł ozdobną świeczkę, zdmuchnął ją i wyprowadził mnie z domu. Gdy znalazłem się na zewnątrz, znowu zacząłem płakać. Nieznajomy nawet nie próbował mnie powstrzymać. Ukląkł przede mną i dał mi zegarek kieszonkowy, który musiałem upuścić podczas ucieczki. Na nadgarstku mężczyzny zobaczyłem metalowy dzwoneczek. Przycisnąłem zegarek do siebie. W tym momencie dobiegł nas ryk syren, a na horyzoncie zobaczyłem światła policyjne. Gdy chciałem nieznajomego o coś zapytać, zorientowałem się, że zniknął. Gdy skończyłem opowiadać, w kuchni zapadła cisza. Szeptucha się uśmiechała, a Głowacki i Łucja wyglądali, jakbym zdzielił ich patelniami. Mówiłaś, że twoi rodzice nie żyją. Nie pamiętałem tego wtedy. Widzisz? To twoja wina, dzwoneczkowy chłopczyku. Gdyby nie ty, siostrze, to mi, że udałoby się poprawnie sprowadzić z powrotem siostrę Łękomirę. Ale nie martw się. Niedługo dołączy do nas Czembira, z którą przywołamy siostrę Tomirę i naprawimy Łękomirę. Był to dobrze przemyślany plan apokalipsy. Ile planowały jeszcze ofiar, żeby dopiąć swego? Poza tym wątpiłem, żeby od tak sobie odeszły na jakieś odludzie, by żyć długo, szczęśliwie i uczynnie, kiedy już wskrzeszą się wszystkie. Trzeba zabić to zło, póki jeszcze jest w zalążku. Warknął stary Głowacki i wystrzelił, ale to nadal nie dało żadnego efektu. Czekaj! Wiem, jak wygląda świeca. Co? Wiem. To znaczy pamiętam. Wygląda na to, że świeca ma dwa zastosowania. Może albo przywołać, albo odesłać. Na pewno... Niedomira nie dała mi dokończyć. W tym momencie poczułem potworny ból, kiedy przebiła mi palcem bark. Głowacki strzelił jej między oczy, nie pozwalając, żebym skończył jak babka z nawiedzonego borku. Wynosimy się! Łucja! Łucja zabrała coś, co leżało na podłodze, nieopodal zwijającej się z wściekłości szeptuchy, i ruszyła biegiem, wyskakując przez okno jak wiewiórka. Naszym celem był kościół. Wierzyliśmy, że tam nie wejdzie i być może to była prawda. Gdy jeszcze podawała się za zając, odmówiła wejścia do środka. Głowacki na wszelki wypadek zabarykadował drzwi, a ja zrobiłem kilka kroków do przodu, po czym opadłem z sił, siadając na ławce. Ej! Zawołała z rozpaczą Łucja do starca, który minął nas, dając znak, żebyśmy poczekali. Zniknął w zakrystii. Cholera! Umieraj sobie gdzie indziej, nie na moim terenie. Rzucił Głowacki. Przyniósł apteczkę i zajął się moim ramieniem. Co zabrałaś? Co? Co zabrałaś z domu? Po tym, jak postrzelił szeptuchę. To nic, to... Łucja, co ukrywasz? O co ci chodzi? Co zrobiłam? Od początku tylko chciałam... Znalazłem sierociniec, w którym się wychowywałaś. Tylko czy na pewno się w nim wychowałaś? W takim razie znalazłeś nie ten, w którym byłam. Kto ci w ogóle dał prawo? Jedyny sierociniec, który spłonął w Krakowie, to dom dziecka imienia Michała Anioła. Został odnowiony. Dyrektorką teraz jest moja była opiekunka z sierocińca w Lublinie. Czekaj. Ty pamiętałeś? Wiedziałeś, że twoi rodzice zginęli? Wcześniej? A co miałem powiedzieć? Miałem nasłać te potwory na moich adopcyjnych rodziców? Mówiłeś... Myślałem, że to twoi prawdziwi rodzice. Tak o nich mówiłeś. Bo to są moi rodzice. Nic nie odbiera im prawa bycia nimi. Co w tym dziwnego? Nie macie w żadnych archiwach, a nazwisko, którego używasz, należy do innej dziewczynki zaadoptowanej przez rodzinę z Japonii. Oni kłamią.
Oni zawsze... Lucja, nie chcę doszukiwać się powodów, dla których mnie okłamałaś. Ale chcę ci pomóc. Przed kim uciekasz? Otworzyła usta, kiedy drzwi wejściowe zadrżały. Spojrzałem ze strachem na Głowackiego. To tylko wiatr. Ale musimy działać. Pogoda się psuje, a ta wiedźma nie będzie czekać, aż się wypogodzi. Mniej więcej 3 centymetry wysokości. Wosk koloru jasno-czerwonego, pokryta czarnymi symbolami. Jesteś pewien, że tam ją znajdziemy? Wysapałem, gdy opuściliśmy Niców i wspinaliśmy się w stronę ruin. Już innych pomysłów nie mam. Ten twój cały tajemniczy nieznajomy z antykami też mógł podać więcej szczegółów. Mam dziwne wrażenie, że wie, co się tu dzieje i jak temu zapobiec. Dotarliśmy do szczątków cmentarza, przez który przechodziliśmy po drodze do miasteczka. Widzisz? Same groby. Stary Głowacki bez komentarza skierował się w stronę zapadłego budynku, który okazał się zejściem do podziemnego grobowca. Spojrzał na mnie z uniesionymi brwiami i zszedł jako pierwszy. Puściłem Łucję drugą i sam zszedłem jako ostatni. Dotarliśmy na sam dół po kilku sekundach. Zaskoczyła mnie wielkość grobowca. Składał się z jednego obszernego pomieszczenia, a w ścianach znajdowały się kamienne groby, na których wyryto napisy. Podszedłem do najbliższej trumny. Janek z Zacisza. Urodzony w 1673, zmarł w 1696. Te groby pochodzą z drugiej połowy XVII wieku. Te tutaj też. Zdaje mi się, że znaleźliśmy tę twoją wioskę talent. W tym momencie płytka, na której właśnie stanąłem, zapadła się nieco, wydając dźwięk pocierania o siebie kamieniami. Zamarłem. No chyba, kurwa, jaja sobie robicie. Uruchomiłem jakiś mechanizm. Bałem się poruszyć. Czy jak zrobię krok w bok, to zapadnie się pode mną podłoga? Góra! Zawołał nagle Głowacki i jak na rozkaz spojrzałem w górę. W ostatniej chwili odskoczyłem, turlając się pod ścianę i uderzając w nią plecami. Podniosłem się na łokciach, gdy upewniłem się, że spadające ostrza były jedyną pułapką, którą uruchomiłem. Już miałem wstać, gdy zorientowałem się, że nie miałem przy sobie zegarka. Poprzez siłę uderzenia w ziemię zegarek wysunął się z kieszeni i upadł na kamień. Leżał przy jednym z ostrzy. Sięgnąłem ku niemu, ale się zawahałem. Był otwarty. W środku natomiast coś ukrywał. Zegarek ten jest unikatem. Zardzewiały przez czas, okazały przez przeznaczenie. Przypomniałem sobie nagle słowa tajemniczego sprzedawcy antyków. Zawsze zastanawiało mnie, dlaczego był taki gruby w przeciwieństwie do innych zegarków kieszonkowych. Nigdy bym jednak nie przypuszczał, że krył w sobie świecę szeptuchy, której szukamy od pieprzonych 3 dni. Wyciągnąłem ku niej rękę, ale ktoś mnie uprzedził. Łucja podniosła świecę i przyjrzała jej się z zainteresowaniem. To ta. Mam świecę szeptuchy. Chodźmy. Ledwo pokonałem 2 stopnie. Mój telefon zawibrował. Myślałem, że rozładowuje mi się bateria, ale było to powiadomienie o nowym mailu. Otworzyłem go szybko, widząc, że to odpowiedź od pani Eli. Dezik, to ta dziewczynka. Pamiętam ją. To ona podłożyła ogień i spowodowała tę tragedię. Serce walnęło mi w klatce piersiowej tak mocno, że przez chwilę widziałem podwójnie. W tym momencie usłyszałem cichy śmiech, który od razu przypomniał mi o przykrym końcu Zając. Mówiłam, że wystarczą mi 3 dni. Taki jeleń z ciebie, Des. Sam się zaplątałeś w sieć. Odwróciłem się. Łucja uśmiechnęła się szeroko, ale po jej oczach poznałem, że był to sztuczny, wymuszony uśmiech. Ty... Zacząłem zdezorientowany, ale przerwał mi silny wstrząs.
Zatoczyłem się na ścianę. Łucja uniosła świecę. Dzięki za ostatnią rzecz, jakiej potrzebowałam. Teraz na pewno będę mogła wskrzesić swoją matkę. Swoją matkę? Ale... O, mam na myśli moją adopcyjną matkę. Na pewno zdążyłeś ją poznać. Ma na imię Tomira. Stary Głowacki błyskawicznie naładował i wycelował w Łucję broń. Nie pieprz! Wtedy nie było cię jeszcze na świecie. Wow. Naprawdę jesteś za stary na to wszystko. Jak myślisz? Kim może być adoptowana córka jednej z najpotężniejszych szeptuch? Twoi rodzice byli ofiarami rytuału, prawda? Twarz Niedomiry to twarz twojej matki? Oczywiście. Ale ktoś musiał przewodzić rytuałowi, prawda? Moi biologiczni rodzice już są w stanie rozkładu gdzieś niedaleko społecznego liceum imienia Udzieli w Krakowie. Nawet nie zdążyłam wyczyścić się z ziemi i krwi, żeby zdążyć zaczepić cię pod szkołą. Zabiłaś własnych rodziców. Porzucili mnie, Des. Czy zasługują na miano rodziców? Porzucili mnie w kanalizacji, gdy byłam niemowlęciem. Wyrzucili nawet nie patrząc gdzie. Miałam szczęście wylądować na kawałku oparcia krzesła, pokrytego zużytą poduszką. Wkrótce znalazła mnie Tomira. To i tak niemożliwe, żeby adoptowała cię ponad 20 lat temu. Ujmijmy to tak. Zostałam adoptowana, zanim ty się urodziłeś. Mam 11 lat. Miałam 11 lat. 24 lata temu. Jak to brzmi? Jak wyssana z palca bajeczka. Mamy uwierzyć, że jesteś nieśmiertelna? Ładnie to brzmi. Nieśmiertelna. Ale nie do końca. Widzicie, miałam taki układ z matką, a właściwie to ona wymyśliła sobie takie zabezpieczenie na wypadek, gdyby coś poszło nie tak podczas rytuału. Możecie to nazwać takim tymczasowym zaklęciem nieśmiertelności. Gdy wskrzeszę matkę, wrócę do swojego prawdziwego wieku. Nie mów, że chcesz stracić tę nieśmiertelność, wskrzeszając kolejną szeptuchę. Naprawdę? Być nieśmiertelnym w tak niedojrzałym i irytującym ciałku? Nieśmiertelna od 30, to by był raj. A teraz mogę jedynie wiecznie mieć bilety ulgowe i dostawać menu dla dzieci. W tym momencie ilość absurdu, jakiego doświadczył mój mózg, sprawiła, że zacząłem w to wszystko tracić wiarę. Kłamiesz. Mścisz się, że ja cię okłamałem. Dlatego teraz zmyślasz, żeby było mi głupio. Łucja bez słowa podeszła do Głowackiego, po czym wyszarpnęła z buta nóż i głęboko rozcięła mu prawe przedramię. Ruszyłem ku niemu, ale Łucja uniosła nóż, wciąż trzymając rękę starca, który zaczął obficie krwawić. Czy to też wygląda na łganie, Des? Jak daleko sięga twoja naiwność? Dobra, niech ci będzie. Nie zabijaj go. W sumie jest za stary na jakikolwiek rytuał, więc nie potrzebuje takiego trupa. Ale nie przeczę, że irytuje mnie od samego początku. Tak jak mój ojciec. Matka wystarczyła jako ofiara, a on cały czas się wtrącał. A ty... Ty mnie zaskoczyłeś. I to bardzo. Kto by pomyślał, że 24 lata temu to byłeś ty? Że ty jesteś tym smarkaczem, który pozbawił mnie przyszłości? Przyczepiłam się do ciebie tylko dlatego, że szukałeś szeptuch. A co za tym szło? Świecy szeptuchy. Idealna przynęta. Tarcza i portfel. Ale że świeca była cały czas pod moim nosem? Nie mam słów. Tyle straconego czasu.
przycisnęła mi ostrze do gardła, przez co rozcięła mi skórę. Chciałem ci pomóc. Wiem. Jak słodko. Rozległ się huk i Łucja zachwiała się. Rękaw jej białej koszulki zaczął zmieniać barwę na szkarłatną. Kurwa. Tyle to nawet moja matka po piwie nie pieprzyła. Warknął Głowacki, opuszczając broń. Wtem pod ziemiami znowu wstrząsnęło. Zadziałałem w sekundzie. Wyrwałem zdezorientowanej Łucji świecę i w tym momencie sufit zaczął się rozpadać. W jego ślad poszły ściany i trumny. Ruszyłem z Głowackim ku wyjściu. Zanim jednak dotarliśmy na powierzchnię, schody pod naszymi stopami również zaczęły się sypać. Głowacki zaklął i kopnął mnie, przez co wyturlałem się poza grobowiec, który sekundę później zasypało. Hej, Głowacki! Zamiast starca odpowiedział mi potężny grzmot i błysk. Skuliłem się przerażony, że ktoś mnie atakuje. Rozejrzałem się i dopiero teraz zorientowałem, co tu się działo. Na zewnątrz szalała burza. Była dość niepokojąca i niecodzienna, ponieważ mimo tego, że było pochmurnie, wiał silny wiatr, któremu towarzyszyły wyładowania elektrostatyczne. Nie było deszczu. Bardziej wyglądało, jakby zbierało się na huragan albo inną klęskę żywiołową. Spojrzałem na zniszczony dąb, który rozrósł się na dachu grobowca. To w niego musiał strzelić piorun, co skutecznie naruszyło konstrukcję budowli. Co teraz? Co teraz? Szeptałem do siebie niemal w gorączce, rozglądając się za czymś, co miałoby dać mi jakąś wskazówkę. Schowałem świecę z powrotem do zegarka kieszonkowego, żeby jej nie zgubić. Znalazłem świecę szeptuchy. Tyle, że teraz byłem w dupie, bo nie wiedziałem, co z nią zrobić. Miałem zaczekać grzecznie na Niedomirę i cisnąć w nią świecą? Przeszedłem kilka kroków w lewo, w stronę wierzby, chcąc tam przemyśleć swoje życie. Kiedy go zobaczyłem, siedział pod wierzbą na kamieniu i beztrosko popijał sobie z termosu. Zbliżyłem się do niego niepewnie, z jakiegoś powodu przekonany, że to iluzja. O, witam ponownie. Wspaniały mamy dzień, nieprawdaż? Powiedział tajemniczy sprzedawca antyków. Bywały lepsze. Czy to mądre siedzieć pod wierzbą w taką burzę? Gdy porozumiesz się z naturą, ona również ciebie zrozumie. Kim jesteś? Tak naprawdę. Zdaje się, że pojawiasz się we właściwym miejscu, we właściwym czasie i zawsze masz na wszystko odpowiedzi. Schlebiasz mi, chłopcze. Ale nie mam na wszystko odpowiedzi. Natomiast myślę, że mogę odpowiedzieć na twoje pytania. Postanowiłem mu zaufać. Zresztą, nie pierwszy raz. Najpierw opowiedziałem mu, co się wydarzyło w grobowcu. Tak jak się domyślałem, nie był zaskoczony. Wiedziałeś o tym? O Łucji? O, nie do końca. Wiedziałem, że Tomira adoptowała dziecko, ale nie przypuszczałem, że weszły w taki mroczny układ. A o szeptuchach wiedziałeś? Od samego początku. Wyglądasz na gościa, który ściga je od jakiegoś czasu. Skąd taka teoria? To byłeś ty, prawda? 24 lata temu. Uratowałeś mnie przed Tomirą. O, ja tylko tamtędy przechodziłem. To ty ją ostatecznie przepłoszyłeś. Przepłoszyłem? A nie zabiłem? Ogień ze świecy szeptuchy jest na tyle potężny, że jego bezpośrednia styczność z szeptuchem może ją pozbawić ciała.
To Mira była w swojej pełnej postaci, więc bez ciała stała się błądzącą duszą, nawet niezdolną do nawiedzania martwych obiektów. Jednak pamiętaj, że jeśli dusze wędrują po świecie żywych, albo jeśli mają jakikolwiek związek z tym światem, to znaczy, że coś po nich tu zostało. Ciała Szeptuch są gdzieś tutaj, tak? Na tym cmentarzu. Sprzedawca nie odpowiedział, tylko wskazał na notatnik Zając, który miałem przy pasie. Otworzyłem go szybko i przekartkowałem. W tym momencie pojąłem, dlaczego mi go dał. Te symbole, które wcześniej uznałem za bezużyteczne, przypominały znaki na świecy Szeptuchy. Wyjąłem ją z zegarka i porównałem. Każdy mój prezent ma znaczenie. Czekaj. Mam jeszcze jedno pytanie. O co chodzi z tą wioską? Czy jest prawdziwa? A dlaczego ma nie być prawdziwa? Sęk w tym, że nie wszyscy ją zobaczą. Mówi się, że jeśli zobaczysz wioskę, to znaczy, że wybrały ciebie jako ofiarę. Gdy zadomowisz się w niej, to znaczy, że osiągnęły sukces. Jeśli w pewnym momencie zobaczysz jej prawdziwą twarz, to znaczy, że poniosły klęskę. Czyli Michał został wybrany jako ofiara rytualna? Czy moi rodzice też zobaczyli wioskę? Z opowiadania Michała wynikało, że zobaczył prawdę, która kryła się za iluzją wioski. Oznaczałoby to, że nie sprostał wymaganiom jako ofiara, czyli powinien być bezpieczny. Tylko w takim razie, czy to na pewno on znalazł kołek z imieniem? Skoro wioska istnieje w głowie wybrańca, to czy kołek pochodził stąd, z tych ruin? I dlaczego Michał miałby to zabrać? Na mnie czas. Klienci czekają. Czekaj, nie powiedziałeś mi, kim jesteś. Dlaczego w ogóle dałeś mi te świece, skoro sam wyglądasz na kogoś, kto lepiej sobie z tym poradzi? Dlaczego ty nie zabijesz? Urwałem, przypominając sobie wyraz twarzy Tomiry, kiedy płonęła żywcem. Wbiłem wzrok w tajemniczego sprzedawcę antyków, który się uśmiechał. Ty ją znałeś. I ona ciebie. Jaka jest wasza relacja? I dlaczego mi wtedy pomogłeś? Niektóre rzeczy lepiej pozostawić w cieniu. Odparł mężczyzna i machnął gwałtownie ręką w moją stronę, jakby z zamiarem ataku. Instynktownie zamknąłem oczy, a jak je otworzyłem, jego już nie było. Sukinsyn! W tym momencie usłyszałem za plecami wrzask. W ostatniej chwili uniknąłem rozszarpanego gardła. Kiedomira! Warknąłem, podnosząc się z ziemi. Szeptucha zwróciła ku mnie twarz i ciarki mnie przeszły po plecach. Już nie była tak piękna jak wcześniej. Pół twarzy miała stopione, jakby była zrobiona z wosku, a skóra prawie całkowicie zasłaniała jej pusty oczodół. Albo strzał z tak bliskiej odległości w końcu poczynił jakieś szkody, albo słabością Szeptuch były ich oczy. Przypomniałem sobie ich prawdziwą, demoniczną postać. Nie miały ani oczu, ani nosa. Ciekawe, czy jak odrąbię jej nos, to czy też na tym ucierpi? Niedomira przez chwilę błądziła tym jednym okiem po trawie, po czym ponownie zaatakowała. Gdy była w połowie drogi, nagle zniknęła. Rozglądałem się gorączkowo, zaciskając w dłoniach gałąź i marząc o jakiejś broni. Nagle poczułem dotyk na karku, jakby szedł po niej ogromny pająk. Zamachnąłem się w tył, ale nikogo za mną nie było. Typowe. Jak się znowu odwrócę, będzie stała przede mną. Gdy to zrobiłem, zaskoczony zobaczyłem przed sobą pustkę.
bawiła się ze mną tak kilka sekund. Co i raz słyszałem skądś jej śmiech, ale nie mogłem zidentyfikować skąd dokładnie. Cały czas miałem też wrażenie, że stała za mną, ale ostatecznie jej nie zobaczyłem. Tutaj. Po raz kolejny usłyszałem jej szept w uchu i zamachnąłem się tam gałęzią, podczas gdy spod ziemi wystrzeliła jej ręka, chcąc wbić się w moją nogę. Kopnąłem ją z całej siły, po czym stanąłem na nią. Usłyszałem trzask łamanej kości i syk wściekłości, kiedy reszta ciała szeptuchy wychynęła spod ziemi. Zmotywowałem się okrzykiem bojowym i zadałem cios. Lecz Niedomira złapała gałąź i wyciągnęła ją do siebie razem ze mną. Następnie zaczęła ją wykręcać, chcąc i mi złamać rękę. Wyprostowałem dwa palce lewej ręki i zamachnąłem się, celując w jej prawe oko. Zablokowała też i tę rękę. Wyglądała na wściekłą, na to, że nawet przez myśl mi przeszło zrobić coś takiego. Zanim złamała mi obie ręce, wziąłem głęboki wdech i przypieprzyłem jej z główki w nos. Puściła mnie i oboje zatoczyliśmy się do tyłu. Sięgnąłem po zegarek, żeby odstraszyć ją niebieskim ogniem, ale zawahałem się. W ten sposób stracę okazję na pozbycie się jej na zawsze. Tylko że nie miałem nic innego do obrony. Otworzyłem zegarek. Wtedy usłyszałem dzwoneczek. Odwróciłem się szczęśliwy, że tajemniczy sprzedawca antyków jednak zdecydował się pomóc. Ale zamiast niego zobaczyłem starego Głowackiego, pokaleczonego i brudnego, ale żywego. Ile ty masz żyć, starcze? I skąd to masz? Podczas gdy wy sobie tutaj tańcujecie, ja zasuwałem na swoich starych nogach do borku po to metalowe upiorstwo. Gdy o tym pomyślałem, dzwoneczek pomylonej Ilony faktycznie zdawał się odstraszać szeptuchę. Ten należący do sprzedawcy antyków również tak zadziałał na Tomirę. Niedomira przekrzywiła głowę, jakby coś ją ugryzło w szyję, po czym cofnęła się odrobinę. To słaba sztuczka. Straci niedługo efekt. Dlatego mamy niewiele czasu. Co musimy teraz zrobić? Spalić ich ciała tą świecą. No i? Znalazłeś te przeklęte ciała? Bez słowa otworzyłem szybko notatnik i zacząłem go kartkować, rozglądając się. Symbole musiały coś znaczyć. Musiały. Wiatr się wzmagał coraz bardziej, a grzmoty i błyski były coraz częstsze. W pewnym momencie dzwoneczek chyba stracił swój urok, bo szeptucha znowu wyparowała w czarnym dymie i zaraz zmaterializuje się w innym miejscu. Ale w tym samym momencie coś sobie przypomniałem. Widziałem już ten symbol przypominający drzewo z bezlistnymi gałęziami, nadziany na coś, co przypominało widelec. Nie miałem tak świetnej pamięci jak pani Iskra, ale miałem pamięć do szczegółów. I na pewno widziałem podobny symbol na jednym z grobów, zanim weszliśmy do miasteczka. To był rodzinny grób z tą złowieszczą lalką porcelanową. Talent! Musimy iść. Chyba wiem, gdzie jest grób. Świetnie. To na co czekasz? Aż zrobi ci bransoletkę z drugiego barku? Puściłem się biegiem w stronę lasu, za którym zaparkowałem. Grób był gdzieś tam. Ledwo wbiegłem na górkę. Niedomira pojawiła się przede mną i wbiła mi paznokcie w ramiona, przez co straciłem równowagę i stoczyliśmy się pod zniszczony dziecięcy nagrobek. Szeptucha wyszczerzyła zęby w szalonym uśmiechu, po czym otrzymała dwie kulki w głowę. Zrzuciłem ją z siebie i prawie na czworakach wszedłem na górkę. Już w oddali widziałem grób, kiedy nagle z najbliższego nagrobka wyleciała zakapturzona postać bez oczu i nosa, z gębą otwartą o 90 stopni. Odruchowo się uchyliłem i wleciała w drzewo, znikając w nim. Kontynuowałem bieg,
ale zaraz musiałem się zatrzymać, kiedy drogę do grobu zaczęły zdobić wychodzące spod ziemi ręce. Nie poruszały się, ale miałem wrażenie, że jeśli którąś dotknę, zmiażdży mi kość. Zacząłem więc kluczyć między rękami, momentami zapominając, że wstrzymywałem oddech. W pewnym momencie jednak zachwiałem się i upadłbym na nie, ale zdołałem podeprzeć się na własnych rękach, przed nosem mając jedną z tych wyrastających z ziemi. Wypuściłem powoli powietrze, zezując na pokrzywione palce, których skóra miała coraz większe, szarawe plamy. Zupełnie jak skóra zając, kiedy jej ciało było już u progu wytrzymałości. W tej chwili coś pyknęło w moim mózgu. Wstałem, słysząc za sobą gruchotanie i rozkopywanie ziemi. Wiedziałem, że właściciele rąk wyszli na powierzchnię. Czułem ich spojrzenia. Gdy rozległy się kroki, zacisnąłem powieki. Nagle poczułem lekkie uderzenie w tył głowy i otworzyłem szybko oczy, słysząc krótki dźwięk dzwoneczka. Nadal stałem przy górce, mając przed oczami grób rodzinny. Jednak nic nie zdobiło do niego drogi. Podniosłem dzwoneczek, który leżał przy mojej stopie. Podziękowałem w myślach Głowackiemu i owinąłem sobie sznureczek dzwoneczka wokół palców lewej ręki. Gdy dotarłem do grobu, zaczęło kropić. Wiatr wył i szarpał drzewa, a czarne chmury rozmnożyły się nad Nicowem i okolicą, zwiastując jeszcze potężniejszą burzę niż przed chwilą. Grób miał tylko kamienną tablicę nagrobkową, bez płyty nagrobnej. Usypana ziemia była zdobiona chwastami i lalką, którą znienawidziłem od pierwszego wejrzenia. Odrzuciłem ją na bok i zacząłem kopać. Do ciał dokopałem się po kilku minutach i zdumiały mnie dwie rzeczy. Brak trumien i głębokość grobu. Był dość płytki, podobnie jak grobowiec. Dość niepokojąca tradycja nieistniejącej już wioski. Sięgnąłem po zegarek, ale w tym momencie ktoś na mnie wpadł i omal nie wylądowałem w grobie. Po raz drugi od 3 dni. Głowacki przetoczył się na bok i splunął krwią. Odwróciłem się gwałtownie, by tylko zobaczyć sunącą ku na mnie Domirę. Szybko wyciągnąłem świecę szeptuchy, ale z nerwów wypadła mi zapalniczka. Głowacki jednak wykazał się świetnym refleksem i chwycił ją w powietrzu, zapalając świecę. Niebieski płomień rozkwitł na knocie i wrzuciłem świecę do grobu, jednocześnie czując, że szeptucha chwyciła mnie za kurtkę. Gdy ogień rozprzestrzenił się na cały dół i moje uszy wypełniły przerażające wrzaski i jęki, uchwyt na kurtce stopniowo zelżał. Zerknąłem w bok i na wszelki wypadek wrzuciłem w płomienie też porcelanową lalkę. Zdawało mi się, że krzyki się wzmogły. Nagle znikąd pojawiła się przed nami gałąź i wbiła się w świecę, wyciągając ją na powierzchnię. Próbowałem ją chwycić, ale skończyło się tylko poparzeniem. Na drzewie nad nami siedziała Łucja. Uśmiechnęła się tylko, pokazała świecę z miną wyrażającą wdzięczność, po czym zdmuchnęła ją. Zeskoczyła na ziemię i zniknęła między drzewami. Po kolejnych 2 minutach wszystko się skończyło. Ogień przygasał, natomiast ja poczułem nagłą chęć zapalenia. Odruchowo obmacałem kurtkę w poszukiwaniu paczki papierosów, ale przypomniałem sobie, że przecież od dawna jej nie nosiłem. Dopiero po chwili zorientowałem się, że coś miałem w lewej kieszeni. Sięgnąłem do niej i wyjąłem papierosa. Co za sukinsyn.
Mruknąłem, ale uśmiechnąłem się, przypominając sobie potencjalnie groźny ruch tajemniczego sprzedawcy antyków, tuż przed tym jak wskoczył do swojej nory. Usiadłem naprzeciwko grobu, wzdychając ciężko i zapalając papierosa. Głowacki stęknął i usiadł obok mnie, popijając ze swojej piersiówki. Siedzieliśmy tak kilka minut, rozkoszując się ciszą, od czasu do czasu przerywaną odległymi grzmotami oddalającej się burzy. Jestem na to za stary. A ja ci powiem, że dawno nie czułem się taki młody. A, zapomniałem. Coś powinieneś wiedzieć. Gdy wygrzebywałem się z grobowca, trumny w nim zostały zniszczone. W jednej z nich znalazłem Michała. Ciało było już w częściowym stanie rozkładu. Kilka dni musiało tam przeleżeć. Co więcej, nie miał oczu i z oczodołów wypływał mu zaschnięty wosk. Typowa ofiara klątwy szeptuch, jak się domyślam. Rozumiem. Przykro mi. Daj spokój. Będąc w moim wieku, przyzwyczaisz się do śmierci na tyle, że jak przyjdzie kolej na ciebie, to powitasz ją z uśmiechem. Też coś ci muszę powiedzieć. Odgrywasz się, hm? Gdy wrzucałem świecę, zauważyłem, że brakuje jednego ciała. Niedomira i Łękomira zniknęły, więc myślisz, że to Mira. Głowacki patrzył ponuro na tablicę nagrobkową, na której widniały wybrakowane imiona sióstr i jakiś napis, który jednak nie wyglądał na treść modlitwy. Cholernie przewidywalne. Ta mała suka też nie była zawiedziona, że spaliłeś pozostałe szeptuchy. Musi wiedzieć, gdzie znajduje się ciało najstarszej z sióstr. Czyli co teraz? To nieważne, która z tych wiedźm ożyje. To się nigdy nie skończy, dopóki będą istniały półgłówki, wydurniające się z czymś, czego nie rozumieją. Ten cały morderczy cykl na pewno zaczął się kiedyś niewinnym przywoływaniem duchów. Racja. Masz absolutną rację. Siedzieliśmy tak do zachodu słońca, po czym zebrałem się, by w końcu wrócić do Krakowa. Łucja, czy jak ta mała wiedźma się naprawdę nazywała, zniknęła bez śladu. Wiedziałem jednak, że pewnego dnia da o sobie znać i nie będzie to miłe spotkanie. Dowodził tego sam fakt, że miała przy sobie moją świecę szeptuchy i to, co zebrała z podłogi w domu starego Głowackiego. Nie miałem pojęcia, co to było, ale miałem dziwne wrażenie, że nic dobrego. Nie wiedziałem, czy faktycznie planowała wskrzesić Tomirę, ale niedaleko pada jabłko od jabłoni. Zwłaszcza tej wyhodowanej w ciemności i podlewanej trucizną. Droga powrotna zleciała znacznie szybciej, niż jak jechałem do Nicowa. Po powrocie musiałem swoje odsiedzieć w szpitalu, a jak wróciłem do mieszkania, od razu zasiadłem do komputera i zacząłem pisać przy świetle świec. Czarownice, czarna magia, demony, duchy, szeptuchy. Kto o nich nie słyszał? Na pewno każdy, w takiej czy innej formie. Ja spotkałem się z tą gorszą formą. Nie wiem, czy opublikuję to wszystko, ale ktokolwiek to czyta, niech ma na uwadze jedną rzecz. Zapalenie świecy jest zaproszeniem, ale czy ktoś poza tobą te świece zdmuchnie? Zależy całkowicie od twojego szczęścia, a raczej jego braku. Scenariusz Paulina Ziarko.
czytał Jakub Rutka.